Ja cię uważam za takiego nowego influencera, ale w internecie już jesteś od jakiegoś czasu, gdy poszperałem. Natomiast aktualnie wylewa się na ciebie bardzo dużo krytyki. I ty to uważasz, że wylewa się na ciebie krytyka, czy nazwałbyś to już hejtem? Zależy, czy ktoś merytorycznie tłumaczy jakby moje błędy, mówi mi, co zrobiłem źle, co powinienem poprawić, a jak ktoś pisze mi, ty kury zdechnij w wiadomościach codziennie. A dużo masz takich wiadomości ostatnio? Takich, no, i od osób, które mnie nie obserwują jedynie, bo to czasem sobie sprawdzam, ale jakoś, wiesz co, za bardzo nie czytam wiadomości, bo nie, inaczej, jak nie czytasz jakby tych hejtów i krytyki, inaczej, jak hejtów nie czytasz, to z automatu człowiek czuje Ale się jak jakby lepszy i zaczynasz czytać, to nie szczęśliwszy. wiesz, czy to jest krytyka, czy hejt. No tak, ale w takim sensie, że wiesz, jak ja na przykład nie wchodzę na TikToka od jakiegoś czasu, bo bardzo dużo było jakby hejtu na mój temat i krytyki. I jak właśnie zrobiłem taką przerwę od wchodzenia na TikToka, to z automatu troszeczkę jakby puściło to na bani. Tak, przerwa zawsze dobrze robi na głowę, natomiast chciałbym, żebyś ty ten program potraktował jako krytykę, nie Dobrze. hejt. Jakby ja tym Nie, ja. programem nie chcę ciebie unicestwić, też nie będzie jakoś ostro, tylko od razu, dlaczego ci to tłumaczę? Bo ostatnio się bardzo zaniepokoiłem twoim wpisem. Przejdziemy, zresztą już teraz możemy No jasne. przejść do tego tematu. Pamiętam, w ogóle myślałem, czy nie nagrać o tobie odcinka dedykowanego. Śmiało. Ale już dużo osób nagrało i też uznałem, że mamy catch, więc tutaj wszystko poruszę. Natomiast gdy wszedłem na twojego Instagrama, to zauważyłem datę 2 listopada, przy tym emotikonka twarzy, przyłożony jakby pistolet i tabletka. I uznałem, że Nie. może wiesz, zapowiadasz, że sobie coś zrobisz. Zadzwoniłem wtedy do Boxdela i Boxdel do ciebie zadzwonił, pogadał z tobą i okazało się, że jest wszystko okej. Ale dużo osób też pomyślało, bo to też widzowie mi przesyłali, nie? Żebym poruszył z tobą tą kwestię, że może coś się z tobą dzieje poważnego. Czy to nie było jednak, skoro mówisz, że nic, broń Boże, sobie nie planowałeś, to nie Nie, było to nie. trochę takie, żeby trochę ludzie zwrócili na ciebie uwagę, taki skok trochę na atencję? Nie, co ty, w sensie inaczej jakbym dodał coś takiego na story No do dobrze, opisu. Ja dobrze, ale to. to dlaczego coś takiego było, że 2.11, emotikonka, Co przyłożony chwilę jakby pistolet? zmieniałem też datę, wiesz? Ale co to miało oznaczać? Film, który był taki, chciałem inaczej. Też pisałem, dodawałem na story, że nie mam jakby motywacji, nie potrafię się zmusić, żeby nagrać taki poważny, szczery film. I dowiedziałem się też niedawno, że teraz jest ten cage, więc tutaj pomyślałem, że porozmawiamy o tym, wyjaśnimy wszystko, jeżeli jest coś do wyjaśnienia. A ciągle zapowiadałem ten film, bo chciałem go w końcu nagrać. I tak przekładałem tą datę, bo pomyślałem, że ludzie coś pisali mi o tej dacie. Mówię, kurde, piszą o tej dacie, interesują się, Tak, okej, nadal, będą ale czekać na czemu tą te datę. emotikonki pistolet przyłożony do Jako twarzy? samobój, o to chodziło. Nie żeby, wiesz, samobójstwo, tylko samobój, że taki film pogrążający. Bo jak nagrałem ten film, przepraszam, na moim kanale kiedyś, to ludzie pisali, że samobój, pogrążasz się, więc miałem jakąś chorą wizję w głowie, która, widzisz, została źle odebrana, dlatego też to szybko zdjąłem, jeżeli zadzwonił do mnie Michał, właśnie, żeby ludzie nie pomyśleli, że jest to po prostu jakieś wołanie o Czyli pomoc, czy. planujesz teraz jakiś film, który uważasz, że będzie dla ciebie Żartobliwie to samobójem? mówię, samobój. Wiesz, co chodzi? Okej, właśnie, Żartobliwie bo. to mówię. No dobrze. Ja mam takie specyficzne poczucie humoru, które nikogo nie śmieszy. Tak Właśnie mogę powiedzieć. zauważyłem, bo też oto była trochę spina pomiędzy tobą a Wiejskim Koksem. Ale dobrze, przejdźmy wszystko po kolei. Poproszę o pierwszy materiał filmowy. Nazywa się Nathan 111. 1-1-1. Zbudowałeś tą karierę wokół, można powiedzieć, krytykowania Fagaty. Finalnie jednak się z tego wycofałeś i chciałbym znać powód, czemu zmieniłeś decyzję. Zrobiłem to po to, aby tą nienawiść jakby nie szerzyć jej. No, troszeczkę się wbiłeś w ten trend hejtowania, to Fagaty. No, można tak powiedzieć i uważam, że jest to jak najbardziej zasłużone. I teraz ja mam taki wniosek z tego wszystkiego, z tego twojego zachowania internetowego. Gdy było modne krytykowanie i hejtowanie Fagaty, no to byłeś takim, można powiedzieć, chorążym, byłeś, chociaż nie wiem, czy chorąży to był na czele, ale byłeś na czele tego całego ruchu i napędzałeś to. W momencie, gdy zauważyłeś, że trochę się internet, bo to tak zawsze jest, jak jest dużo na kogoś krytyki, to zaraz nagle mówią, o już nie wolno tej osoby krytykować. Ja tego też za bardzo nie lubię, ale na Fagatę jest teraz taka tendencja, że to się odwraca. Że już ludzie, szczególnie po tym programie karcianym, zaczynają mnie trochę bronić. I mam wrażenie, że ty wcześniej już zauważyłeś, że coś takiego się dzieje i postanowiłeś zmienić zupełnie stronę. I czy nie czujesz się trochę takim koniunkturalistą, że tam, gdzie jaka opinia ci pasuje, żeby na tym zyskać, to taką masz.
Wiesz, o co mi chodzi. No wiem, ale nie, co ty, ja od początku jakby wiedziałem, że ten ruch będzie bardzo kontrowersyjny i więcej wywoła krytyki niż pozytywnych rzeczy. Ja to zrobiłem po prostu dla siebie. I kurczę, po co miałem jakby kończyć tą nagonkę na Agatę, jeżeli ciągle rosły mi liczby, jeżeli ciągle jakby to budowało moje zasięgi. No ale może właśnie zauważyłeś, że ci się to przestaje opłacać powoli. Nie, właśnie to mi się bardzo opłacało. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wizerunek w internecie, jeżeli chodzi o zasięgi, to mi się to bardzo opłacało. Więc można to nazwać hipokryzją, ja to bardziej po prostu nazywam zmianą trochę myślenia i zmianą zdania. Ale jeżeli chodzi o atencję, to nie był to atencyjny ruch ten. To był bardziej dla siebie, to zrobiłem, jak mówiłem, żeby... Bo też mnie trochę męczyły wyrzuty sumienia, że to robiłem. Czy no, słusznie, czy niesłusznie, po prostu czułem wyrzuty sumienia. Na wywiadzie powiedziałeś, że ten hejt na Fagaty był w pełni zasłużony. Ja wtedy aż tak bardzo też nie rozróżniałem tego hejtu od krytyki. Mhm. Chodziło mi o to, że też o krytykowanie tego zachowania. No tak, krytykowanie tego zachowania, które robiła Fagata, że jak najbardziej taka nagonka na to jest zasłużona, jeżeli rzeczywiście zrobiła takie straszne rzeczy, ale nie na przykład tak jak rozmawialiśmy na początku, życzenie, wiesz, komuś śmierci, czy takie chamskie po prostu wyzwiska celowe, a nie w sposób... Czyli z perspektywy czasu teraz uważasz, że ten gest naplucia na płatki to była przesada? Z perspektywy tak, szczerze. Uważam, że to była przesada, ale nie jest przesadą moja krytyka wobec Agaty, bo dalej uważam, że jest to świńskie zachowanie, którym gardzę, ale takie szerzenie nienawiści, pomimo że dało mi to fajną jakby, wiesz, boosta takiego ogromnego, pomimo też walkę podpisałem przed tym, ale i tak dało mi to boosta właśnie w social media, to uważam, że było to, z jednej strony było to niepotrzebne, ale z drugiej też to troszkę bardziej nagłośniło, że takie zachowanie nie powinno się tolerować. Wiesz, o co mi chodzi? W sensie, że więcej osób jakby zaczęło zwracać uwagę, co zrobiła Agata wcześniej, że to no zwróciło... No tak, ale teraz powiedziałeś, że żałujesz, a teraz mówisz, tak, że to żałuję, było... tylko mówię, że z perspektywy, z innej perspektywy, moim zdaniem, kurczę, nie moim zdaniem, z innej perspektywy dobrze, że to nagłośniło to, co zrobiła Agata źle, ale źle, że w taki sposób to zostało zrobione. Okej. Okay. No i w pewnym momencie zacząłeś tego żałować, spotkałeś się z nią i przeprosiłeś, tak? Bo ja widziałem TikToka, że powiedziałeś im, że przeprosiłem Fagatę, a na konferencji mówiłeś, że jej nie przeprosiłeś, więc jak to w końcu jest? Ale widziałeś TikToka, że mówiłem tam Agata, przepraszam? Nie, że mówiłeś przeproszę Fagatę, przeprosiłem Fagatę. Ja powiedziałam, był film, w którym powiedziałam, że Agata o tym nie wie. Chyba. Przepraszam, jak się pomyliłem, ale tak mi się wydaje. Bo wiesz, ja musiałem właśnie prywatnym. Się tutaj wytężyć, bo żebym wszystko połapał. Jasne. Ja powiedziałam, że przepraszam za gest naplucia na płatki, na wizerunek, a nie za krytykowanie Agaty. I bardzo dużo osób myślało, że ja spotkałem się z Agatą, zaczynamy nagrywać filmy, robić vlogasy, zaczynamy, wiesz, się przyjaźnić, że coś w tym stylu, i że przepraszam Agatę za wszystko, co mówiłem w internecie, skuliłem główkę. Nie, mi chodziło o ten gest, ja powiedziałem to przez internet na vlogu, że chodziło mi o ten gest, do widzów to powiedziałem wprost, że chodziło mi o ten gest naplucia po prostu na płatki, bo się sam źle z tym czuję i chcę jakby się oczyścić z tego. No dobrze, i zacząłeś rozmawiać z Fagatą, ona twierdziła, bo nagrała story, twierdziła, że... Nie oglądałem ich, więc fajnie, jak mi powiesz. Okej, okay. Twierdziła na... Właśnie to jest dlaczego nazwałem ciebie koniunkturalistą. W momencie, gdy się spotkałeś z Fagatą i... Ja w jakiś sposób, nie będę tego mówił, że przeprosiłeś, ale się z nią dogadałeś. Podobno zaczęliście pisać, planowaliście dwa kolejne filmy, natomiast w momencie, kiedy zobaczyłeś, że spadła na ciebie fala krytyki za to, że wstawiłeś do swojego materiału ten fragment z nią, podobno przestałeś się do niej odzywać. To jest jej wersja. Jeżeli było inaczej, to teraz naprostuj. Po pierwsze, były do nagrania, a Agata wyskoczyła z pomysłem, żeby nagrać film. To jest jakby prywatna rozmowa, nie będę mówić jak i co, jak może sobie tego ktoś nie życzy, ale było coś takiego, aby nagrać film. Ja byłem trochę do tego niepewny, mi chodziło, aby nagrać film coś w stylu Nitro, że po prostu przeprowadzamy szczerą rozmowę, że ja dzwonię do swojej mamy, bo ona źle mówiła na moją mamę i po prostu ona rozmawia z moją mamą na przykład na FaceTime'ie i sobie to wszystko wyjaśniają. Tak miałem po prostu... Że Fagata wpadła na pomysł, że będzie rozmawiać? Nie, ja wpadłem na ten pomysł. Aha. Ona chciała nagrać film, o którym nie powiem, bo nie wiem, czy sobie życzy, żeby po prostu o tym mówić ktoś, bo to prywatne rozmowy, no ja zawsze szanuję prywatne. Ale jaka niesamowita w tobie jest przemiana. Tutaj naplułeś na płatki, teraz dokładnie... No nie, a ja może chamsko się kiedyś zachowywałem, ale akurat prywatne osoby, prywatne rozmowy zawsze szanuję. Jak z kimś piszę prywatnie, ja nie to... Zawsze.
No. I się wcale tego nie wstydzę. Nie, no ale ja akurat tak jakoś też piszę, że są głupoty prywatne, aha, dlatego nie chcę udostępnić kogoś rozmów, bo boję się, że ktoś moje to może udostępni. Może coś takiego też mam w głowie. Ale nie, bo się wybiłem z transu. Okej, okay. Fagata zaplanowała tam jakiś film. Ja, okay, dobra. Ja powiedziałem, że mógłbym nagrać, aha, film właśnie szczerą rozmową z Agatą. Tylko w stylu jakby siłowniowym, bo to jest no jakby... dobra, to już mniejsza o to, jaki no, film. O to chodziło, a nie żeby vlogaski nagrywać. No dobrze, ale to jest powiedział, prawda, że jakby zerwałeś z nią kontakt po tym, jak zobaczyłeś, że jednak jesteś krytykowany za to, że się z nią zaczynasz pokazywać w internecie? Nie, po pierwsze nie mieliśmy jakiegoś kontaktu, bo się ona raz... Ona twierdziła, że przestałeś wtedy raz z nią rozmawiać. Okej, okay, powiem dlaczego, bo nie, proszę, nie mówiłem proszę dlaczego. Bardzo. Mandzio mi pokazał, jakie głosówki wysyłała do niego po tym, jak nagrałem film z Mandziem Agata. Jak mnie po prostu... Czyli z jednej strony Fagata z tobą miło rozmawiała, a w tym samym czasie wysyłała... Mandziowi głosówki, gdzie na mnie źle mówiła. I co na ciebie mówiła? Nie czytałem wszystkiego, coś... Znaczy, kurczę, nie wiem, czy czyta. Mogę... Nie słuchałem tego wszystkiego, ale coś usłyszałem. Mandzio mi mówił, że... Przepraszam, jeżeli nie powinienem tego poczekaj, mówić. Bo to się zobacz, robi dziwne. Mówisz tak, usłyszałem głosówki i z tego powodu tak, zerwałem ale nie z nią kontakt, mówię. A teraz mówisz, że a tak słuchałem, trochę nie tak, słuchałem. Tak, bo wszystkich nie słuchałem. Okej, okay, dobra, tylko to było w tych, w które słuchałeś. Mogę ci nawet pokazać, jak chcesz wiadomość z Mandziem. Ale przed chwilą twierdziłeś, że pokazywanie tak, prywatnych mówię... rozmów jest, wiesz... No, ale tak upubliczanie ich, w sensie mogę ci powiedzieć... Dobra, przepraszam, masz rację. No bo wiesz, było tam, poczekaj, poczekaj. Że Nathan się ze mną spotkał. Zobacz, cała ta krytyka z internetu płynie właśnie z tego, że brakuje ci konsekwencji. Inaczej, bo ja czasem nie precyzuję czasem słów po prostu. Okay. Chodzi mi o to, że... Mogę pokazać znajomemu, nie jesteśmy znajomymi, bo się widzimy drugi raz w życiu, trzeci. Chyba, że możemy się chyba tak nazwać. Cześć, Nathan. Sylwester. Ale nie, chodzi o to, że wiesz, mogę ci pokazać coś, żeby ci udowodnić dowód, ale nie żeby publicznie udostępniać jakieś rozmowy. O to mi dobrze chodziło, takie jest moje stanowisko. Mówiła Agata na mnie po prostu, że ja na Mandzia bardzo źle mówię na spotkaniu, coś czyli tam. Czyli jesteś fałszywy tak po prostu. Mhm. I potem po prostu stwierdziłem, że nic nie napiszę do Agaty. I Agata... Nie, dobra, miałem nie przecież takie stanowisko. Było coś takiego, że... Ja bym wolał, żebyś zabrał takie stanowisko, że otwarcie mówi się, dobra, jak wygląda okay ten świat influencerski. Okay. No, bo jeżeli Agata faktycznie jest fałszywa i to, co mówisz, jest prawdą, to po co ją kryjesz teraz, nie? No, dobra, masz rację. Ja mam takie zdanie. Mówiła mi, że ja chcę ci tylko pomóc, bo widzę, że się gubisz, że jest z tobą źle, po czym Mandziowi w tym samym momencie wysyła głosówki, gdzie mówi, że jestem fałszywy i na niego naskakiwałem. I rozumiem, że... I nic, nie zareagowałem już na wiadomości Agaty i przestałem się odzywać po prostu, bo nawet nie mieliśmy kontaktu, żeby ze sobą rozmawiać. Po prostu wiesz, nie odpowiedziałem na tą głosówkę i nie mamy jakby kontaktu. Od początku. Nie planowałem mieć kontaktu z Agatą. Po prostu chciałem mieć okay, czystą kartę. Okej, ale tutaj z jednej strony krytykujesz te pokazywanie rozmów, a z drugiej strony Mandzio ci pokazał i to już dla ciebie jest okej. Okay. No, krytykuję upublicznianie rozmów. No w sumie dobra, okej, okay, pokazał no, to. Upubliczanie rozmów. Dobrze, właśnie... ale po tym całym materiale na temat, no w sensie nie na temat Fagaty, tylko tego, że pokazałeś Fagatę w swoim materiale, tak? Twierdzisz, że odwróciło się od ciebie wielu influencerów. I chciałbym... Oj, no i to nawet w taki sposób, że ci, którzy personalnie się w internecie na mnie nie wypowiadają, tylko tacy moi znajomi, którzy wiesz, zabierali mnie gdzieś, coś tam z nimi. Tacy koledzy influencerzy niby, tak? Ja w tym świecie, nie, w sensie kiedyś nagrywałem w internecie i miałem tam jakieś liczby, ale nie żyłem z influencerami w ogóle, bo nie pokazałem na twarzy wtedy w internecie, więc nikt mnie jakby nie znał, tak wiesz, fizycznie. Halo, halo? Siemano. Czy jesteś po drugiej stronie, szanowny widzu? Siema. My nie słyszymy, bo słyszę, że on mówi siema gdzieś tam z tyłu, to chyba jest jakiś błąd techniczny, nie tak słyszymy w studio. Kurwa, znowu. Już chłopaki naprawiają. To czekaj. Halo? Halo, siema. Jednak nie dostałem. Siema, cześć. Skąd jesteś? Jak masz na imię? Do trzech razy sztuka. Siema, jestem Tomek z Ciechanowa. O, Ciechanów blisko Mławy. Gdybyście nie zabrali Tomek nam miasta powiatowego, to by się Mława świetnie rozwinęła. Przez to, że... bo my mieliśmy kolej, a wy wzięliście to miasto powiatowe i jakoś ta Mława tak się nie rozwinęła. No nic, nie będę tutaj wojenek naszych tak lokalnych wywoływał. Do kogo masz pytanie? Ja mam pytanie do Eminema z Gliwic. Siemano, okay, dawaj słuchamy mordo. Dobra, słuchaj, Rakowski, powiedz mi, proszę cię ładnie, jeżeli powiedziałeś na początku, że przepraszałeś Fagatę, bo było ci źle z hejtem, to ja mam do ciebie pytanie. Nie powiedziałem tak przecież.
Powiedziałeś. Nie. Nie powiedziałem, że przepraszałem Fagatę, bo było mi źle z hejtem. A w sensie, że ci tobie było źle, że ją hejtowałeś, o to chodziło, sorry, ja się walnąłem. Że ją, że kogoś obrażałem, okej, okay. Tak. No, to czemu nie przeprosiłeś od razu wszystkich, kogo cisnąłeś na komentarze, jak jeszcze byłeś? Czemu nie przeprosiłeś tych, co kradłeś na streetwearowych grupkach? Okej, okay. Przepraszam, jak miałem 13 lat i śmiałem się z osób w moim wieku, jak robiłem komentarze na kanale Rekowski. Nawet tego nie pamiętam, ale jak kogoś uraziłem jako 13-latek krytykujący 13-latków, to przepraszam. No nie za bardzo krytykowałeś. Słucham? No nie za bardzo krytykowałeś 13-latków. Tak? A pokażesz mi te filmy, gdzie obrażałem? No usunąłeś je wszystkie, mordo. Okej. Okay. To co mam ci pokazać. A, usunąłeś. Hej. No ty usunąłeś. Okej, okay. A jeszcze powiesz mi, czy z podstawówki Adaś ma do mnie pretensje, że mu chipsa zabrałem w szkole? Jak miałem 11 lat? Ja nie znam żadnego Adasia, byku. A jak to nie znasz Adasia? No dobra. Wracając do street... Ty co mnie myli z kimś. Dobra. Co? A co z tymi grupkami streetwearowymi? No też cię chcę zapytać. Ja mogę... No mówiłem, dałem swoją jakby, wiesz... napisałem to, co było na Instastory, ale nie każdy to czytał, więc teraz powiem jeszcze raz w skrócie. Sytuacja wyglądała tak, że jak zakończyłem karierę w internecie, był to 2020-19 rok, to jest takie coś na grupkach jak Legit Check, gdzie się sprzedaje rzeczy. Mhm. Czyli wystawia się przedmioty, żeby ludzie oceniali, czy są oryginalne, czy nie są oryginalne. Ten temat chyba właśnie poruszał jeden z youtuberów, The Bestia, jeśli się nie mylę. No okej. Okay. A to widzę po reakcji, że to jego nie chciałeś poruszać tematu. To jest... Czyli on najpierw udawał twojego kolegę i chciał walkę, tak? A no tak, później... no przecież ja na wszelki wypadek jakby coś kłamał, bo wiedziałem, że takiego coś nie robię, ale po prostu mam zapisane na telefonie, jakby kiedyś usunął wiadomości, wszystkie te wiadomości, co mi wysyłał. Ale wracając do tematu... A teraz już je pousuwał, bo na Instagramie można cofnąć. Nie wiem. Ja wiem, po prostu stresem. Nagrałem na zapas. Wiem, aha, że mnie zablokował na Instagramie chyba. Ja też robię, że zabezpieczam. No. I wracając do tematu. Jest takie coś jak Legit Check. Aha. Robisz, czy przedmiot jest oryginalny, ludzie oceniają. Tak się robiło na grupkach. Miałem wtedy 15-16 lat. Robiłem Legit Checka, ludzie pisali oryginalne. Wystawiłem na aukcję. Potem ktoś stwierdził, że to nie jest oryginalne. Wstawił nam jakieś posty, że sprzedaje nieoryginalne rzeczy. Dodam, że nie sprzedałem tych rzeczy, tylko je wystawiłem. Czyli okej, okay, wystawiając myślałeś, że są oryginalne, tak? Tak, i ludzie napisali mi, że nie są oryginalne, więc usunąłem i przeprosiłem za wszystko. A to skąd je w ogóle miałeś te rzeczy? Co? Jedne z lumpa wziąłem, aha, drugie tam kupiłem na jakiejś stronce. Są takie stronki Hype Japan czy coś, że się kupuje z jakiejś aukcji japońskiej czy coś w tym stylu. Okay. Nie pamiętam to, bo dawno temu szczerze. Już to w ogóle to jest jakby odgrzebanie dramy, tak samo jakby ktoś ci teraz... Ale wiesz, no w tym programie będziemy odgrzebywali. No tak, tak, a na przykład jakby ktoś ci teraz powiedział, ej, a pamiętasz jak nagrywałeś na Gargamela i powiedziałeś to i to, ale nie, wracam... A nagrywałeś na Gargamela kiedyś też? Nie, mówię, że właśnie okay. Ty, Sylwek. Jakby ci ktoś takie coś, wiesz, że to jest jakby... Nie, ale mówię coś, słuchaj, to samo, co już mówiłem wcześniej. Musisz być przygotowany. Nie, że... jasne, ale dobrze, że mogę się o tym wypowiedzieć, bo szczerze się o tym nie wypowiadałem nigdy, aż tak bardzo szczegółowo. Uh-huh. Więc dobrze, że się mogę o tym wypowiedzieć w końcu, bo dużo ludzi myśli, że na przykład owalałem ludzi na jakieś rzeczy, a ja tych rzeczy nawet nie sprzedawałem. Coś było z jakimś plecakiem, czego nawet nie zrozumiałem, a najlepsze jest to, że nigdy w życiu żaden poszkodowany do mnie od 2-3 lat nie napisał, więc jak ktoś jest poszkodowany, no to dlaczego ktoś do mnie nie pisze? Dobrze, wiesz co, zrobimy tak, bo mamy kolejny telefon, natomiast ja... Halo i uwaga, dzwoni zawodniczka zakontraktowana w Fame MMA. Halo? Halo, jesteś na antenie. Do kogo masz pytanie? Ja mam pytanie do Natana, dlaczego on tak... To może ja przedstawię, bo dzwoni Liza. Da, to jestem ja. Hejka, Natan. Cześć, Liza. Nie jest wstyd tak kłamać. Co? Nie jest wstyd tak kłamać. A on jeszcze nic na ciebie nie powiedział. No. Nie, no ja po prostu oglądam twój gejdż. No. I jestem w szoku, okay. Że kiedy my spotkaliśmy się z tobą prywatnie. No, ja z tobą. Powiedział, że a czekaj, daj. No, chcesz pogodzić się z Agatą, że tobie jest przykro, że tak ją obrażałeś. No tak, powiedziałem. W ogóle możesz dodać zdjęcia z nią na Instastory i chciałbyś z nią pogodzić. I ja to no. Zrobiłam. Ty mnie pogrążasz mnie i kłamiesz, że robisz ze mnie złą osobę, która ciebie tam pogodziła z Agatą. Teraz spierdolisz na nią jakieś głupoty, że ona jest fałszywa, to sam coś tam. A, to no, pewnie ta influencerka, której nie chciałeś zdradzić, to była Liza, tak? Nie. A, to ja... To... Właśnie, ja nic nie mówiłem o tobie, Liza.
Przecież. Ja nie mówię o... Ja nie mówię... Mówisz właśnie, że robię z ciebie złą... Ale to może... Ale to na Cage'u cię obrażam? Mówisz, czy... że robię z ciebie złą influencerkę. Kiedy się na twój temat wypowiedziałam w jakiś sposób? No, wszyscy wiedzą, że ty pogodził zagadą przeze mnie. Kto wie? Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy. Ale że co? Wszyscy. Ale poczekaj, może powtórzyć, że co? Wiecie, że się pogodziłem z Agatą przez Lizę? A, to... Przecież wszyscy się wszyscy wiedzą. No ja nie wiedziałem, ale fajnie, dobrze. A jak do tego doszło, że pogodziłaś się? Też jestem ciekawy, jak do tego doszło. Jak do tego doszło? Ty mi my byliśmy z tobą na spotkaniu. Ty mi powiedział, Ty i ja i Agata, kiedy byliśmy na spotkaniu? Ja byłam z tobą na spotkaniu. No to precyzuj słowa. Dobra, byliśmy z tobą w dwójkę na spotkanie. I ty powiedział, że chciałbyś z nią pogodzić i dodać zdjęcia na Instastory. Ja jej to powiedziała, a ona powiedziała... A czekaj, no żebym ja tutaj precyzował. Czyli jak byłaś na spotkaniu z Natanem, to on ci powiedział, że bardzo chciałby się pogodzić z Fagatą i chciałby dodawać z nią zdjęcia na Instastory, tak? No. Kiedy powiedziałem, że jak się z kim spotykasz, to mówisz, dobrze, że nie bardzo, ale mało taką ochotę. Co? Chodzi, no to jak zrobiłem ten film, prawda? Na YouTubie, no. Że pokazałem ludziom, że się jakby, że nie mam konfliktu z Agatą. Ale co było pierwsze, spotkanie z Lizą czy... Z Lizą, bo ja z Lizą jakby miałam... No z Lizą, i że na, i na li, i z Lizą na miałam normalny, fajny kontakt, dlatego mnie dziwi, że Liza do mnie teraz dzwoni, takie coś robi. Lizie chodzi o to, Lizie chodzi o to, że najpierw właśnie chciałeś bardzo się pogodzić z Fagatą, żeby rzucać z nią zdjęcia. Nie. No dobra, Liza, mów dalej. Liza na początku powiedziała, że miałam wyrzuty sumienia, że obrażałam Agatę i dlatego chciałam się z nią pogodzić. Jak tak mogę nazwać to słowo? Nazwijmy to już pogodzić. No, a chodziło o to, nie mówiłem, że chcę wrzucać z Agatą zdjęcia na Instagramie, tylko tak samo jak zrobiłem z tym filmem. Kurwa, a mogę dokończyć to, co mówię? Nie, nie możesz, po prostu. Aha, nie mogę. A dlaczego nie mogę? Daj jej powiedzieć wszystko i wtedy się jakby... Ty poszedł z nią na prywatne spotkania i tam nagrał, że ty z nią spotkał, a wy nie maliście co robić. Co? Nie rozumiem, co powiedziałaś. I nie chcę być chamski, naprawdę po prostu nie zrozumiałam. Dobra, ja mówię, że poszedł o, teraz jest git, jest głośniej, no. Gdzie ja też miałam być, ale ja nie poszłam, bo miałam trening. To było prywatne spotkanie, gdzie wy nie maliście nic, nie powinni byli nic nagrywać. A ty nagrał, że z nią spotkał. A, Fagata też to poruszała. Fagata też to poruszała, że to miało być prywatne, a ty przyniosłeś kamerę. No. Na story to mówiła, no. I siedziałam z Agatą i nagrywałem, jak siedzimy i rozmawialiśmy. No, bo mi się nie, nagrałeś, rzuciłeś do odcinka, jakby nie było, nie? To było w ogóle inne pogadać o tych filmach. Wy mali pogadać o tych filmach. Nie spotkałem się pogadać o filmach, tylko porozmawiać i rozwiązać... No co ty kłamiesz? No ja mam dowody, że wy spotkaliście się na ten, żeby pogadać o filmach, bo ty boją się, że będzie dużo hejtu przez to i chcą to zrobić, żeby to był taki mądry ruch, żeby nie dostać hejtu. Chyba... Każdy, jak działa w internecie, to robi mądre ruchy, żeby nie dostać hejtu. Od tego zacznijmy. Po drugie, tak. No dobra. No tak, tak jest. A to po pierwsze. A po drugie, jak już o tym rozmawiamy, cały czas trzymam się tego, co powiedziałem na początku. Kurwa, jaki dziwny cage. No, dla mnie też to jest dziwne. Liza dzwoni, kurwa, rozpłakana, że... Nie, no jak rozpłakana? No, na początku mówiła, że o, bo każdy wie, że przeze mnie się pogodziłeś z Agatą, a nikt o tym nawet nie wie, bo nigdy nie mówiłem... Nawet, że się spotykałem z Lizą jako znajomi. No kurwa, wrzucałeś TikToki, ziom. No tak, ale nie mówiłem, że się jak się spotykałem prywatnie, to nie mówiłem. Okay. Co? No dobra, ale po prostu mi jest przykro, że ty robisz wszystko, co ci powiedzą widzowie, bo nie masz własnego zdania. Ja sobie o tym zawsze mówiła. Okej. Okay. To wy się lubicie, czy nie? Znaczy ja lubię. Teraz chyba już nie. Teraz chyba już nie. Ja lubię Natana, po prostu ja nie rozumiem, dlaczego on kłamie i robię, nie wiem, z Agatą jakąś złą osobę. No Agata to aniołek, masz rację. Nie robię z Agatą złej. Ona ci nic złego nie zrobiła. A co ja jej złego zrobiłem? Znaczy dobra, masz rację, wcześniej zrobiłem, okej. Okay. Wcześniej zrobiłem, dobra, to masz rację akurat. No i właśnie za to przeprosiłem, za te naplucie na ten. I powiedziałem wprost, że to, co zrobiła, to jest złe zachowanie. No mam zmienić nagle zdanie? Bo nie wiem, bo powiedziałam, że złe było naplucie na płatki, bo się źle z tym czułem. To mam zmienić teraz zdanie i powiedzieć, że a wiesz co, kruchaj se stewarda, kurwa, na kasę. Gówno mnie to obchodzi i oszukuj ludzi. No mam teraz zmienić zdanie, bo nie wiem,
No jak kurwa zmieniłeś to zdanie, bo nagle się wycofałeś. Ale dobra, nie, ja się wycofałem z płycia tylko na patki. Okay. No mówiłem no na dobra, początku. No dobra, wtedy mam pytanie, to po co potem jak nagrałeś z nią film, to przeprosiłeś ludzi, skoro już film nie przeszkadzało to. Tak, ale dobra, zobacz, bo mogłeś się na przykład wycofać z tego hejtowania na plucia, tak. Ale tutaj padło, że ty w ogóle chciałeś ją wrzucać do siebie, pokazać, że się spotkaliście, wrzucać nie, zdjęcia na Instastory. Pokazać, że jakby nie mam konfliktu, dlatego zrozumiałem ten film. I no. To był głupi ruch. Ale to mogę zobacz, z jednej napisać. Strony mówisz, że ja dalej uważam, że ona no nie tak, powinna tak się dlatego zachowywać. Ten filtr zniknął, bo ludzie mi to uświadomili, że nie powinienem ją pokazywać. No tak, właśnie o to chodzi, bo ty też byłeś jednym z tym, o co to walczy, bo ja rozumiem, że okej, wycofuję się z tego plucia, ale natomiast dalej jakby byś twardo stał przy tym stanowisku, że ja nie chcę jej pokazywać, takie osoby nie powinny być w internecie. Wiesz co, masz rację, dlatego to był błąd. A ja to nie, ja zrobiłem tylko dlatego, żeby ludziom udowodnić, że... Wiesz, że ludziom po prostu pokazać, że... Ja tutaj nie rozumiem połowy ja rzeczy. Też, to tak może, siedzę i się rozcinam może powiem od początku. Zrobiłem to, to był głupi ruch. Ludzie mi też pisali, że mogłem po prostu napisać jakby, że... Wiesz, po prostu mogłem dać jakąś tam, nie wiem, korespondencję na Instagramie czy tam na YouTubie, powiedzieć o tym, co się stało, a nie dodawać ten fragment. I to był błąd właśnie. Dlatego nagrałem film Przepraszam, gdzie powiedziałem widzom, że mieli rację, że uświadomili mi, że to było złe. Dlatego ten film, zapytałem, co chcą widzowie, żebym zrobił z tamtym filmem. Powiedzieli najpierw zmień tytuł, to zmieniłem tytuł, a potem ten film zdjąłem, bo chcieli, żebym zdjął ten film, żeby po prostu nie pokazać Agaty. Tak samo jak Nitro na przykład wyciął Agatę z filmu, bo ludzie pisali do Nitro, że nie chcą, aby pokazywał Sergiusz Agatę w filmie. A w jakim filmie? Przecież on nagrał taki długi, ten promujący karcianki? Chyba tak, taki co był tam gdzieś Marcin Dubiel, tam przyszła Agata, to widzowie właśnie napisali do Sergiusza, żeby usunął Agatę, bo nie chcą, to on zadzwonił tam chyba do Jasia, żeby usunął, to tak samo ja usunąłem po prostu ten film, bo ten film nie miałby sensu, gdybym usunął Agatę po prostu z tego filmu, dlatego ja ten film po prostu zdjąłem. Dobrze, Liza, dobra, jakie są twoje zarzuty do Natana? Też słucham. Po prostu chciałam powiedzieć, że Natan, mi ciebie też jest szkoda, ja nie zadzwoniłam, żeby cię hejtować, ale pomyśl nad tym, czy internet jest dla ciebie i tyle. Dla ciebie jest. Jeszcze korzystając, a co odpowiedziałeś? Że dla niej jest internet dobry. A uważasz, że ona nie powinna być w internecie? Nie, co ty, każdy, znaczy nie, ja chcę to rozumiem, tak, tylko... tak sarkastycznie mówi, no tak, mówi, że dla mnie internet nie jest dobry i ma po części rację. Ja uważam, że dla Lizy też nie źle wpływa internet. A czemu na nią źle wpływa? Za bardzo, kurczę, w sensie to jest rada, ja już mówiłem to wiele razy też Lizie. Za bardzo przejmuję się, co piszą ludzie, ja kurwa, też się trochę przejmuję. Ale ty też się przejmujesz. Ja też bardzo się przejmuję, ale wiesz, łatwiej jest komuś tłumaczyć, jak to działa, a inaczej ktoś robi. I za bardzo Liza chce odpowiadać ludziom na te hejty. Co by się nie działo, ktoś coś powiedział, od razu chce odpowiadać. A to jest, wiesz, ludzie widzą, że ktoś się nakręca, ktoś odpowiada i dalej to robią. Dalej to robią. Problemu? Nie, bo nie odpowiadam za bardzo. Jak już po prostu ktoś mi powie, kurczę, dostać takie zarzuty, odpowiedz. Znajomy, którzy jakby, wiesz, wiedzą jaka jest prawda, to mówię, no dobra, odpowiem. A tak to ja po prostu nie odpowiadam, bo jakby ja wiem na przykład jaka jest prawda i uważam, że jeżeli nie ma jakiejś tragedii, która się stała, lub czegoś takiego bardzo mocnego, to nie muszę na to po prostu odpowiadać, bo ja wiem jaka jest prawda i tyle. Dobrze, korzystając, że jeszcze ciebie Liza mamy, czy ty już masz przeciwniczkę na... i kiedy ty w ogóle walczysz? No ja nic nie mogę lipować, przepraszam. Walczysz na następnej czy nie? Bo ja uważam, że jak nie walczysz na następnej, to bez sensu, bo twoja tendencja jest spadkowa. Ja będę głosował za usunięciem wtedy. Walczysz na 17 czy nie? No ja nie mogę nic powiedzieć. Czyli walczysz. A co to za przeciwniczka? Bo twierdziłaś, że zapraszała cię do jakiejś takiej teamu influencerów, że ona ma swój własny team? Wszystko się zmienia, co jest. Aha, czyli już ci zmienili tą przeciwniczkę. No dobrze, ale rozumiem, że na 17 cię zobaczymy, tak? Miłego wieczoru. Nara. Cześć. A ty co sądzisz, Wiki, o pani, która dzwoniła? Nic. Bardzo sympatyczna, wydaje mi się. A znasz w ogóle jej działalność internetową? Bo też dużo osób jej bardzo zarzuca, ładnie tańczy, że... wiem, bardzo podobne... Pisałyśmy nawet raz o tym, raz w życiu chyba o z nią pisałam. O Franiu w sensie, tak? Nie. Do ciebie mam pytanko. A jakieś poddymiające, czy co? Jakie? Można tak powiedzieć. No dobra, dawaj. No to mam pytanie, jeśli chodzi o tą opinię, ponieważ tak troszeczkę jedziesz Natana, że nagrywał z Agatą, chciał poprawić relacje z Agatą, nabija sobie wyświetlenia,
No to co sądzisz o Nitrze? Bo Nitro ciągle też mówił, żeby kancelować Fagatę, a nagle wyjeżdża z filmem, na którym, no nie oszukujmy się, zrobił bardzo dużo wyświetleń i zyskał na tym. Chodzi ci o wywiad, czy o ten, co mówił Nathan, jakiś tych karcianek? Pewnie o wywiad. O wywiad ci chodzi, ten długi godzinny? Chodzi mi o wywiad Nitra. Tak, tak. No, wywiad Nitra. Wiesz, z tego co wiem, no to on podszedł do tego... Znaczy powiem swoje zdanie, nie? Fagata szukała kogoś, żeby właśnie wystąpić u niego, żeby jakoś się wybronić. Wiem, że Boxdel w aferkach odmówił, natomiast Nitro przyjął tą propozycję. Ja tam wiem, że chyba dużo miał do powiedzenia tam menadżer aktualny Fagaty. On się tam chyba zna dobrze z Nitrem. Jednak czy wybronił Fagatę? Chyba ją jeszcze bardziej pogrążył. Natomiast... No tak, Czy Nitro głosił gdziekolwiek, że właśnie Fagata ma być delejtowana z internetu? Bo jeżeli tak, no to faktycznie hipokryzja. Tylko czy on tak mówił? Tak no. Mówił Nathan na pewno, a czy Nitro tak mówił, to ja nie Chodzi wiem. Chodzi mi potem, że po prostu już potem w filmie też już normalnie nagrywał, Fagata się pojawiała w odcinkach Nitra, więc to też tak. Moje stanowisko jest takie. Uważam, że zrobił bardzo źle, dlatego oficjalnie wysyłam go do walki na MMA. Na hype MMA. Wiesz co, tutaj to jest też właśnie ciekawa przekmina, to zaraz do Wiki zadam to pytanie, bo wiem, że ona ma inny stosunek do tego. Moje osobiście, to co ja uważam, ja to gadałem Fagacie, też to głosiłem u mnie na story ostatnio, to zostałem o to skrytykowany. Mi wciąż brakuje jakichś takich wyjaśnień ze strony, w ogóle ile my już ten temat wąkujemy, nie? To się chyba opłaciło mimo wszystko. Ale promo Fagaty tutaj leci niezłe. Ja uważam, że wciąż brakuje jakiegoś filmu, że ona siada i opowiada widzom. I ona zawsze mi mówi, a ja nie mam ich za co przepraszać. No ale kurde, to jaki teraz jest wydźwięk tego wszystkiego? Że wykorzystała, a dalej sobie funkcjonuje w internecie. I to jest zły ten wpływ na te młode dziewczynki, dokładnie, sobie tak patrzą. Samo mówiłem i właśnie. O, wykorzystała, trochę ludzie pogadali i leci ja dalej. Tak samo nie, na moim to blogu przeszkadza. Mówiłem właśnie, identycznie. Identycznie. Właśnie tak. Przysięgam ci, dosłownie tak samo powiedziałem. Opinię, ponieważ Nitro nagrał ten wywiad i tak naprawdę ten wywiad nic nie dał. I nic, no nic nie zmienił tak naprawdę. No tak, ja uważam, że wywiad nawet tam pogrążył. Ja gadałem Fagacie, że jak idziesz do kogoś na wywiad, no to gadaj wszystko. Takie jest moje stanowisko. Fagata się z moim stanowiskiem nie zgadza. Ona uważa, że już to wszystko powinno iść dalej. I też zauważam taką tendencję w internecie, że ludzie już właśnie mówią, żeby jej odpuszczać. Ja natomiast uważam wciąż, że ona powinna nagrać, bo każdy popełnia błędy. Nathan popełnia błędy, jeszcze się przekonacie w tym programie, jakie kurwa mocne, że dziwne rzeczy jeszcze ci tego nikt nie wyciągnął, ale zaraz będzie wyciągane. O kurwa, ale złamowanie. Ostatnio mam wrażenie, Adrian, że gdzieś nie radzisz sobie z agresją. I chciałbym tutaj zacząć od fragment, poproszę o shot, Polak 1-1-1. Znów 1-1-1? Dobrze, moi drodzy, dobrze, najpierw pytanie tutaj do reżyserki, bo my to mamy strasznie cicho. Czy widzowie to mają w dobrej głośności, oni wszystko wyłapują? Okej, dobra, super. Adrian, potnę cię kurwo, nożem cię potnę kurwo. Czy nie uważasz, że to jest przesada? Okej, friki frikami, dymi dymami, ale to są groźby. To są poważne groźby. Pocięcie kogoś to możesz, wiesz, pozbawić życia i tak dalej. Co mam ci powiedzieć? Poniekąd no, masz rację, nie radzę sobie po prostu z tą agresją. Wydaje mi się, że oddziałuje troszeczkę na mnie ten internet. Wchodzi mi mocno do głowy i może nie potrafię sobie tego poukładać. I widzisz, no jak jest taka sytuacja, gdzie jest gość, no nic tak naprawdę do siebie jakiegoś nie mamy, on sobie pozwala na największe upokorzenie faceta. Czyli jeszcze na wizję, uderzenie mnie w twarz, spreskacze, no mega, wiesz, kurde, zachowanie, no już nie będę cytować. No stary, powiem ci tak,
Bo tam strasznie. Ale dla mnie to jest największe. Wiki, co się tak bawi, przepraszam bardzo. Ja patrzę, że się Wiki śmieje i się zaśmiałem. Dla mnie to jest stary największe upokorzenie faceta, nie? Aha, bo ty tam się strasznie pamiętam po tym uderzeniu. Stary, po prostu nie mogłem sobie tego przeboleć. Trzymało, że on przechodzi obok mnie na korytarzu, śmiecha się, tutaj ja go wstawiam do swoich vlogów, tutaj tu, a tutaj wiesz, moim kosztem chce zabłysnąć, wiesz, i, no nie mieliśmy takiej spiny, żebym sobie zasłużył na to, żeby mnie uderzył. Więc to też myślę, że w przypadku Patrykosa fajnie by było też się z nim skontaktować, ale ja myślę, że u niego to jest już być albo nie być. Jeżeli on teraz nie pokaże jakoś, nie zostanie zapamiętany, nie wykorzysta tej szansy, to ja nie wiem, czy będą kolejne, nie? Bo jednak ludzie, jak czytasz internet, to mają go za, że z wariatem Radkiem go zestawiają, a wam powiem, zdradzę wam tajemnicę, wariat Radek wcale nie jest wariatem takim, się okazało na tych konferencjach. I no, że po prostu wiecie, no, że mało dymi, a jednak ludzie tego oczekują, więc może stąd takie zachowanie Patrykosa. Rozumiem, że sobie tego kompletnie nie wyjaśniliście później. Tam wiem, że się przeniosła w ogóle bójka do korytarza, ty go dusiłeś. Nie dusiłem go wcale tam. Dostał parę, tam kopa dostał czy coś, wiesz, no musiałem, stary. Nie byłbym sobą po prostu, jakbym mu nie oddał. No nie wiem, ty widziałeś mnie, jakim ja byłem obłędzie? Tak. Stary, to ci powiem, ja straciłem świadomość na kilkanaście minut. Nie wiem. A to już jest poważna sprawa, jeżeli ty tracisz świadomość, bo możesz... Stary, po prostu nie kontrolowałem tego, byłem w pełnej agresji, w furii byłem. Naprawdę byłem w takiej furii. Jak oglądałem to, ja patrzę, kurwa, mnie pięciu ochroniarzy nie mogło utrzymać, nie? A to czemu teraz masz akurat taką kulminację w życiu, że sobie tak nie... Stary, no to ci powiedziałem, wszystko się... Witamy w świecie. Wiesz, wszystko się nawaliło. W jednym czasie mam też sporo problemów w życiu i tak dalej, wiesz, te aferki, to wszystko, stary, to wszystko, wiesz, to się ciągnie za mną. To myślisz, że wiesz, że to mówi się w internecie, nic nie ginie, że bla, bla, dwa tygodnie, wszyscy zapominają, no nie, do końca, wiesz. We mnie to dalej siedzi, dlatego między innymi, wiesz, no to tak oddziałowuje, no. Chcę ci też powiedzieć więcej. Ja korzystałem z usług psychologa przez długi czas. Siedziałem na tych konferencjach, było wszystko zajebiście. Radziłem sobie z emocjami, ciężko mnie było sprowokować. Fajnie potrafiłem sobie merytorycznie na wszystko odpowiedzieć, co, jak, dlaczego. Po czym nazywany jestem przez włodarza stypiarzem, nudziarzem. Od który włodarz się tak nazwał? No, na przykład Michał. Nazywa mnie stypiarzem, że jestem nudny, że nie da się mnie oglądać, że po co mi ten psycholog, co on tylko dla mnie działa źle, że wiesz, że teraz frików psują ci psychologowie. I w pewnym momencie, no wiesz, no stary, przestało mi to tak przedstawione, że no uwierzyłem w to, że bez kitu, że to chyba to nie jest moja droga, bycie grzecznym i spokojnym. Zrezygnowałem z współpracy z psychologiem, stary, no i widzisz, no i co się dzieje ze mną. Rozpierdala mnie to po prostu od środka wszystko. Okay. Poniekąd sobie nie radzę z tym. I wiesz, to i z jednej strony. Jednak do tego z jednej, już to zrobiłem, okay. Już się zapisałem. Uh-huh. Mhm. No dobrze, poniekąd zobacz, tylko przepraszam, dokończę ci. Poniekąd zobacz, z jednej strony jest mi mówione, kurwa, dym, rób to, przepraszam za cytat. Masz dymić, masz to, jest nuda i tak dalej. Gdy już się odpalam, leci, wiesz, full. To ej, za mocno, za dużo. Tak, ale to ja nie ja ma stary pośrodkowa. Adrian, gadałem, nie? Że ty zawsze przekroczysz tą granicę. I to ci wielokrotnie gadałem. Zobacz, po walce z Cassio było ci gadane, że o, pokazał wielkie serce, no, o wiele mniejszy, przegrał. Wiadomo, że ten werdykt był jakiś... Cassio się zresztą odwołał, tak? I to tam zostało anulowane. Tak. Ale dużo zyskałeś tą walką i było tylko zamknąć ryj. Natomiast ty w szatni, o, rozjebałem go, kurwa, nie rozjebałeś, on cię napierdalał, ale pokazałeś serce. To był freestyle. Na afterze. Freestyle, tak jak ryba i inni freestyle, to była zabawa. Tu możesz rzucać wszystko. A skąd internauci mogli wiedzieć? To było widać, stary, leciały puncze, muzyka leciała, bit w tle. Stary, no to był freestyle, ja nawet to tłumaczyłem. Jak to oglądałem, to mówię, kurwa, odjebało Polakowi, on myśli, że naprawdę tą walkę wygrał. Nie, stary, poniekąd, powiem ci szczerze, był moment, że naprawdę tak uważałem. Dopóki, wiesz, sam do tego nie usiadłem, to było, nie wiem, ze dwa dni później, usiadłem do tego, zacząłem to oglądać, mówię, no coś tu jest, kurde, nie tak. Ja nawet nie protestowałem w tym. Wiesz, ja mogłem walczyć o to, żeby był no contest. Nie robi się czegoś takiego, że werdykt się zmienia, tylko zazwyczaj jest no contest. A nie walczyłem nawet, bo jemu się należała ta wygrana. Wiesz, stary, ja tą walkę przyjąłem tak czy siak dwa tygodnie przed samą walką. Wiesz, chciałem jakoś Fejmowi pomóc, nie?
że przetrwałem w ogóle 3 rundy, dla mnie to był sukces, nie? Jeszcze zobacz, teraz okazuje się, że ten gość wszystkich napierdala i sportowców i tak dalej, więc dla mnie to i tak był duży sukces. I tak, ja, ale wiesz, właśnie jakbym przegrał, jakby powiedziane było, że przegrałem i tyle, ja bym był wtedy największym wygranym i tak. Tak, tak, to... ale mimo wszystko, gdybyś wtedy wyszedł na wywiad pokornie, miał chłodną, bo tobie brakuje chłodnej głowy, gdybyś wyszedł Oliwia. Na wywiady z chłodną głową i dałem z siebie wszystko, no werdykt kontrowersyjny, muszę to przeanalizować, bo wydaje mi się, że sporo oberwałem, to dalej byś był, ale ty właśnie ten freestyle, po co ten freestyle? Ale dobrze, zaraz do tego wrócimy, bo mamy telefon od osoby, którą właśnie wspomnieliśmy, natomiast nie chodzi o Don Casio, a chodzi o naszego Patrykosa. Halo, halo, panie Patrykosie. Siema, siema wszystkim, siema no. Siema. Adrian powiedział nam tutaj przed chwilą, że to, co zrobiłeś, było największą zniewagą, jaką... Proszę o ściszenie odbiornika. O największą zniewagą, jaką można, jak można znieważyć mężczyznę. Ja trochę tutaj, bo ja tak uważam, powiedziałem, że... No, być może zrobiłeś to dlatego, bo wiesz, że tutaj musisz tą swoją szansę wykorzystać. Więc może powiedz nam, dlaczego postanowiłeś... gdy mieliście tego face to face'a, zdzielić Adriana. No. Czy za coś go tak bardzo nie lubisz, czy po prostu zrobiłeś to, żeby było głośniej na temat waszej Słuchaj, po pierwsze to zacznijmy od tego, że jakby ja nie robię niczego po to, żeby wykorzystać szansę, po prostu jestem sobą w przeciwieństwie do Polaka. Jeżeli chodzi o tego liścia, no to mówię, jakby my pierwszy raz w ogóle mieliśmy taki moment, że siedzieliśmy naprzeciwko siebie, rozmawialiśmy, wyszliśmy jeszcze face to face, stanęliśmy pierwszy raz tak blisko twarzą w twarz do siebie, oczy w oczy w trakcie tych emocji, no i puściły we mnie te emocje i po prostu poleciało jakby, no nie mam na to innego wytłumaczenia, po prostu puściły emocje i tyle. Dobrze. A dlaczego takie silne emocje masz do Adriana Polaka? Jakie wy mieliście zażyłości? Wciąż chodzi, ja nie pamiętam, wy się nie pokłóciłeś, bo o bułkę to się pokłóciłeś z Ferrarim. Natomiast z Patrykosem, o co chodziło tam? Ja potem jakoś rozłączę, bo mi się nie chce z nim gadać. Ale no właśnie, Adrian... Ale nie musisz ze mną rozmawiać, tu porozmawiam sobie z tym i z widzami. No z widzami pogadam z tobą, nie. A dlaczego nie chcesz nie teraz mam ochoty, stary, po prostu nie jestem, nie byłem za to dzisiaj przygotowany, żeby z nim rozmawiać, chciałem porozmawiać z tobą. Spoko, Sylwek, to daj mi odpowiedź na twoje pytanie. Czemu? Słuchaj, ja od początku jakby wiesz, istnienia fejmu byłem cały czas jebany przez Polaka. Gdzieś tam jakieś spojrzenia, gdzieś jakieś wtrącania słów do kogoś, coś tam mówił. Zawsze gdzieś tam się spojrzał, tu w moim kierunku. Siedziało mi to na bani. W sensie, wiesz, nikt nie może też kwestionować tego, jak ja wtedy mogłem się czuć, gdy ja miałem wtedy, ile, 18 lat? Pierwszy raz byłem, wiesz, w świecie otoczenia takich influencerów i to dla mnie było nowe. Widzę takie, wiesz, krzywe spojrzenie, jakieś podśmiechiwanie się ze mnie. Siedziało mi to długo na mnie, wiesz, i jakby czułem i widziałem to, po prostu, kurwa, no tak było. Adrian, czy śmiałeś się z Patrykosa, bo jest rudy? Chciałem jakoś rozluźnić. Udało. Bo widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany, bo a propos... Ja też widzę, kilka razy realizator też pokazywał twoją nogę. Widzę, że jest między wami jakaś taka bardzo mocna agresja. Dopiero po tym, jak mnie uderzył, serio. A nie chcesz teraz tego wyrzucić? Trochę z ciebie zejdzie. Ja po prostu nie chcę z nim się wdawać w dyskusję, nie mam ochoty, rozumiesz? Okay. Nie mam ochoty z nim po prostu wdawać się i rozmawiać. Chętnie z tobą o tym pogadać, nie chcę mi się z nim rozmawiać. Będzie miał swój klip czy coś, to wtedy on się wypowie. Nie mam ochoty z nim dzisiaj rozmawiać. Dobrze, Patrykosz, czyli postanowiłeś uderzyć Adriana nie z racji tego, że chciałeś jakoś poddymić, żeby było głośniej o waszej walce, tylko tak cię ubodło to, że na ciebie krzywo patrzył od pierwszego fejmu, że po prostu emocje sięgnęły zenitu i zdzieliłeś go, tak? No dokładnie, poza tym kurwa, no nie lubię go, nie jest to do ukrycia i należało mu się. Mhm. A dlaczego doszło do takiej poważnej eskalacji jeszcze na korytarzu pomiędzy wami? W ogóle on to w ogóle słowa, którymi rzucił później, krzycząc, że pod tym nożem, no to kurwa, to było w ogóle przesadzone i wiesz, ja i pewnie jak i każdy jest w stanie zrozumieć emocje, ale jakby są pewne granice, które on wtedy przekroczy tymi słowami. Ja w ogóle mam wrażenie, że mu się ostatnio trochę mocno odkleiło i wiesz, tu groźby mi, tu coś zastraszał Szymola. Dziwi mnie to w chuj, że Polak właśnie takie słowa poruszył, jakby mimo wszystko, bo tu mówi o honorze, o zasadach i wiesz, o swoich zmianach, a tak naprawdę teraz wychodzi, jaki on jest. A na korytarzu, no co, no jakby my byliśmy rozdzielani przez ochronę, on tam później gdzieś się wyrwał, wleciał we mnie, kopnął mnie, ja też się odwinąłem, jakby zostaliśmy odciągnięci i ciągnął mnie za kaptur i mi kurwa kaptur z bluzy wyrwał. Trochę szkoda, że Adrian nie chce odpowiadać na te twoje zarzuty. Spoko, ale z tego co wiem, będziemy mieli face to face, więc i tak się nie winię z tego. Pogadamy sobie. No dobrze, a czy ty traktujesz te groźby Adriana poważnie, czy uważasz jednak, że to takie gadanie? Słuchaj, przede wszystkim ja uważam, że to jest przesadzone.
Jest to przesadzone, jakby to nie jest do podważenia. Raz mówi o honorze, o swoim sportowym trybie życia, z drugiej strony zachowuje się, jak się zachowuje, więc tutaj już jakby no, każdy sobie sam wyciągnie z tego wnioski i widzi, jak to wygląda. Ja też mam, powiem ci, co ja sobie pomyślałem, gdy zobaczyłem to wasze zestawienie. Czy to w twoim przypadku nie jest trochę takie porywanie się z motyką na słońce? Bo Adrian jednak jest byłym mistrzem. Właśnie, dokładnie tak jak powiedziałeś, jest byłym mistrzem i jakby, słuchaj, jakim on by człowiekiem nie był, jakby na mnie nie wpływał, jakby wcześniej się nie zachował w moim kierunku, to trzeba mu jedno przyznać, on trenuje, zapierdala i spoko. I odstawiając wszystkie emocje na bok, to jest dla mnie wyzwanie i zajebiście, ja lubię wyzwania, ja lubię, wiesz, ja wolę walczyć z kimś doświadczonym niż bić się z kimś po prostu, za przeproszeniem, prostym, tak to nazwijmy, nie? A ty, Adrian, uważasz, że to wasze zestawienie jest sensowne? Czy jednak Patrykos jest kilka leveli niżej? Słuchaj, ciężko mi jest teraz w jakikolwiek sposób mówić o nim dobrze, tak? Bo tak mi negatywne emocje aktualnie co do niego towarzyszą. Jeszcze jest tutaj na linii, to mnie wiesz, podwójnie. Ej, ty strasznie jesteś nabuzowany. Ja się boję siedzieć koło ciebie, szczerze mówiąc. Ja wcale nie. Telepisz tą kanapę. Ale co ty czujesz teraz? Stary po prostu upokorzył mnie. Bardzo mnie upokorzył, bardzo mi się to nie podobało i czuję się upokorzony. Okay. Bo na to nie zasłużyłem, pod żadnym względem to na to nie zasłużyłem. Zachował się to, zrobił to tylko i wyłącznie pod atencję. Ja jestem stuprocentowo na to pewny. Nie było między nami takiego ognia, takiego dymu. Jeszcze potrafiliśmy siedzieć twarzą w twarz, ustalać z Pasterniakiem i tak dalej. On to już planował od początku, on już przed konferencją wiedział, że mnie uderzy. Wiesz, na konferencji nie było tego ognia. Rozumiesz, o co chodzi? Nie było czuć tego, że wiesz, że na coś takiego zajdzie. No, zachował się po prostu niemęsko. Miał okazję na korytarzu mi zajebać, miał wiele okazji. Zrobił to dopiero przed kamerą. Broni 15-latka, tak jak powiedział, że 15-latka, nie wiem, ile chłop miał, dopiero przed kamerą, no typowo pod antenzję, nie? Ale kurwa, co ty w ogóle mówisz? Zacznijmy od tego, że wtedy mieliśmy pierwszy raz okazję rozmawiać między sobą w taki sposób i tak to eskalowało do takich emocji. Ale jak? Spokojnie, Adrian, ja widzę, że w ogóle nie jesteś zły, w ogóle ci nie wszedłem do głowy. Spokojnie, widzimy się na face to face. No dobrze, a z perspektywy czasu żałujesz tych słów, że go potniesz tym nożem? Poniekąd wiadomo, mógłbym się ugryć czasem w język, no. Okay. Mógłbym się ugryć. Aj, kurczę, ja to w ogóle nie wiem, czy ja zacząłem ten program, bo tak z tych pytań jeszcze nic nie zadałem. A on się już rozłączył, czy on jest dalej z nami? Nie, rozłączył się, wiesz. To ja mógłbym teraz chwilę powiedzieć tutaj parę słów, bo po prostu ja nie chcę, nie chciałem z nim się w momencie wdrażać. Nie jestem przygotowany na ten dzisiejszy program, żeby wybuchnąć. Obiecałem sam sobie dzisiaj, że będę spokojny, że pokażę się. Ale widzę, że tam wrze. Wrze, ale jednak zamknięty jest dalej ten czajnik. Aha. I mam zamiar utrzymać cały program, te emocje w sobie. Aha. Sobie to obiecałem i chciałbym tę misję wypełnić. Nie byłem przygotowany na to, że będę z nim dzisiaj rozmawiać i dlatego też nie mam ochoty z nim dzisiaj rozmawiać. Aha. Mam ochotę rozmawiać z tobą, no i tutaj też z innymi uczestnikami. Słuchaj, ja ci powiem, jaka jest geneza tego wszystkiego. Szczerą taką genezę. Fame ma dwa. Wtedy ja ogólnie dużo się z Rafoniksem zadawałem i tak dalej. Pamiętam, że ów gość, z którym przed chwilą rozmawialiśmy, bardzo dużo atencjonował się, podchodził. Dawaj, zróbmy zdjęcie, dawaj to, dawaj tamto, tylko weź wstaw do siebie i tak dalej. No. Ja też oznacz. Rafoniksem się trzymałem i też dużo jego zdania. Tak jakby, wiesz, no, jego racji też często, wiesz... Czyli twoim doradcą był Rafał? Może nie doradcą. Uh-huh. Mi powiedział i ja to przyswoiłem też do siebie. Tak czasem jest na przykład, że twój ziomal powie, ej, on jest jakiś dziwny, to czasem tak automatycznie tak mówisz, ej, on jest dziwny. Teraz już na przykład z perspektywy czasu... Patrykos już teraz zaciera na walkę z Rafoniksem. Z perspektywy czasu? Nie, ale wiesz, no bo mówię, on strasznie się atencjonował, powiedział. No rozumiem. Strasznie się atencjonował i tak dalej. Ja mówię, ty faktycznie jest jakiś dziwny. No i od tamtej pory, wiesz, tak otworzyłem oczy, bo wtedy jeszcze mówię, nowy byłem na FMA, to był FMA 2, nowy byłem w tym świecie tutaj i to, wiesz, jeszcze tak na to nie patrzyłem. Wiesz, to były konferencje przed drugą moją walką. No i mówię, faktycznie, to jest taki, no dobra, no i już, wtedy już miałem zakodowane, to jest, wiesz, atencjusz. I był moment, że po jakimś fejmie, nie wiem, czy po trójce, czy przed czwórką, już nie pamiętam, jak to dokładnie było, byłem ja, Blołek, Kasper Błoński, Gola. Uh-huh.
Jechaliśmy do Ćmy ogólnie zjeść. Pamiętam, że on się zabrał również z Golą autem, jakoś tak to było. Nie wiem, czy Gola miał gdzie go wysadzić, czy podwieźć go gdzieś miał, już nie pamiętam, jak to dokładnie było. I on pytał się, gdzie idziecie i Gola mu powiedział, że do Ćmy, to ja idę z wami. Generalnie nie chcę tutaj wmieszać tych innych uczestników, którzy tam byli, ale widać było, że nie bardzo ten osobnik był tam jakoś super, wiesz. Czyli taki kolega, co nikt nie chce, żeby z nami poniekąd tak, ale on to przedstawił, że ja go gnębiłem tam. Nie, nie kradłem mu żadnych bułeczek, żartobliwie może coś tam, wiesz, nie wiem, nie było, szczerze nawet już nie chcę o tym mówić, ale nie ma w Ćmie żadnych bułeczek cząstkowych, ale dobra już, niech będzie, że mu podkradłem jakieś tam bułeczki cząstkowe. I w pewnym momencie był sygnał po prostu, że lecimy, my do Kacpra, wiesz, i on chciał też, i nikt z towarzystwa nie chciał, wiesz, pokazywaliśmy sobie znaki, no wiesz, z chłopakami, wiesz, że na niego, wiesz, że, no, że, nie, że jakoś, żeby go wykluczyć. No dobra, ale traktowaliście go tak gorzej, czemu? Nie gorzej, po prostu, mówię ci, on strasznie się atencjonował, cały czas tu followersy, tu męczące to było, okay, rozumiesz? Tak. Bardzo, bardzo dużo tego było, to było strasznie męczące i wiesz, i przedstawione już było, że my, wiesz, i on też widać było, że chciał iść z nami, no i ja byłem tym, który właśnie się wychylił i powiedział, że sorry, my lecimy po domach i nagle, wiesz, on wychodzimy z tej Ćmy i wszyscy do jednego auta weszliśmy prócz niego, nie? I to mu się spodobało. I od tamtej pory, wiesz, go bardzo to uraziło. Wiesz, poniekąd to nie było fajne zachowanie, wiadomo, ale stary, ja jestem taki, że nie pcham się niechciany, nie? Do towarzystwa. Widzę, że ktoś mnie nie chce i tak dalej, widzę, no a on nie czuł tego po prostu. No i widzisz, mogłem mu może jakoś inaczej to powiedzieć, stary, no nie chcę, po prostu może ja nie miałem na ten moment serca powiedzieć, taki stary, nie chcemy cię, no też wiesz, no takie jakoś jest, tak wiesz, no, to chciałem tylko powiedzieć, to mi przypomniał Blołek dopiero i wczoraj też o tym gadaliśmy i przypomniał mi o tym, nie wiem, przed konferencją, z tydzień czasu, ja o tym w ogóle nie pamiętałem i on mi o tym przypomniał, wiesz, o tej akcji całej i ja sobie, faktycznie to, oto on ma taki ten problem. Tym ja mu tak, wiesz... Ja, że go nie wzięliście... Tak, że go tam, wiesz, że dalsze, wiesz, no i o to tak naprawdę... No dobrze, ale wszyscy jakby powiedzieliście, że ten świat influencerów jest fałszywy, że jest pełno właśnie atencjuszy. Tak, to jest prawda. Ale w normalnym świecie też tak jest, jeżeli... Też? No, też, ale tak nie jest. Tak powszechne jak w tym świecie. Dlatego, stary, ja mam na przykład zamkniętą hermetyczną już grupkę osób. Znajomych, no? Bo ja miałem informację, że to Patrykos, a to Ferrari. 100%, tak? Wiedziałem od razu po pierwszym słowie, że bo to... Bo raz dostałem informację, że Patrykos jeszcze chce coś dopowiedzieć, później, że Ferrari. Z kim rozmawiałem, przepraszam, z kim mam Ferrari, przyjemność? No 100%. Amadeusz Ferrari, władca pieki we własnej osobie. Siema. Witamy. Rozumiem, że to Feng do ciebie no, zadzwoniło. Jak mogło mnie tu zabraknąć, to nie zapomina się o starych kumplach, no tym bardziej, że przypominam sobie, że ostatnim razem, jak miałem Kejdża z bombą Polak. Też bardzo chętnie do mnie zadzwonił, no to wiesz. Ale to ty wezwałeś mnie do tablicy, to ty powiedziałeś. Ja wiem. To ty mnie wezwałeś, ja o tobie dzisiaj nawet słowa nie wspomniałem. Ale dlaczego jesteśmy dzisiaj moją wisienką, do ciebie ostatniego mam pytanie. Dobra, dawaj, lecisz. Zacznę może od Cyrka. Dobrze. Czy uważasz, że jak mówiłem, że kopnąłem Polaka w głowę i nikt nie doszedł do siebie, to ludzie się śmiali. A czy uważasz, że w takim stanie psychicznym, w jakim jest Polański, powinien dalej walczyć, czy najpierw przejść jakiś test na przykład u profesjonalnego psychologa lub psychiatry i dopiero on po ocenie jego stanu zdrowia powinien go dopuścić do walki? Ciekawe pytanie. Znaczy, ja uważam, bo ja czemu ja zostałem influencerem, nie? Żeby, znaczy to jest, wtedy to już nie było, że influencer, tylko po prostu działalność internetowa, bo chciałem robić w życiu coś, co będę kochał. Ja tak samo. I lubiłem to nagrywanie, więc ja uważam, że jeżeli Adrianowi teraz walki już nie sprawiają przyjemności, no to właśnie powinien teraz trochę, okej, już masz z tym Patrykosem, więc tam sobie wyjść do tego oktagonu, natomiast sobie zrobić tą przerwę i kolejne walki brać, gdy znowu będziesz czuł, będziesz głodny tych walk, nie? Ja zawsze miałem taką filozofię, dlatego sobie robię czasem przerwy dłuższe. Natomiast to chyba tak odpowiadam, że właśnie powinien to po tej walce wszystko przepracować sobie Adrian z terapeutą czy z przyjaciółmi. Wiadomo, nie tam alkohole i używki, tylko właśnie spacerki. Wiesz, ja mam swoje lata, nie? To ja mam takie rady, spacerki. Może to był spacerki. Wiesz, ja spacerek, pójdziemy razem. Kurczę. Ej, chodź ze mną też. Trochę ja też mogę spacerować. No dobra, to drugie pytanie mam do Natana. Nie, no, możemy pospacerować, ale bo to tak żartowałem, że nie, bo widzę, że tak wziąłeś to serio, nie? Jest mi, powiem szczerze, jest troszeczkę mi szkoda Polaka, więc
Do niego pytania dzisiaj nie mam. Niech moja wisienka na torcie. Ale wiesz co, ale zobacz. Ale, chociaż tak, dobra, kurwa, bo ja z drugiej. Jako... No dobra, dobra, dobra. No nie wiem. Nie, ale bo jako, tak. Że on tak chętnie się też. Polak jest ekspertem w dziedzinie noży, bo tam chętnie się wypowiadał, że tam. Ach, tylko kozikiem dostałem. Wiem, że sam też ostatnio tam. No, lekko tam pogroził, a tylko sobie nożem takie tam żarty. Ale na zapleczu wiem, bo wstawił to też na swojego vloga. Wiem, że Nathan był w sytuacji, jak ponoć groził nożem Polakowi. Nie, Polak Szymulowi na tym vlogu. Przepraszam, Polak groził nożem Szymulowi. I Nathan to widział. I zanim Polak przedstawi swoją wersję, to najpierw chciałbym, żeby dał mi powiedzieć się Nathanowi, jak to było. Wiem, że też tam na ucho mówił, ja sam to wrzucił na vloga, że tam skręci kartę u Szymulowi, ale już chuj ten kark. Bardziej mnie interesują noże, bo wiem, że Polak... No, ma coś nie coś doświadczenia z tym. Tak, temacie, zostań na linii i zanim Nathan odpowie, to ja poproszę o ten fragment, bo ja go miałem przygotowanego. To będzie fragment Polak 333. Bardzo proszę. Zostań z nami na linii, Amadeusz. Ja rozmawiam normalnie. Będę go tutaj nabił. Adrian. Ja teraz do ciebie. Spokojnie, ale... Kurwa, rozmawiaj, no dobrze, no ale będzie moment. Zostaw, rozmawiam z nim, okej? Okay? Ale rozmawiam z nim, tak? Rozmawiam z nim normalnie. No spokojnie, przecież rozmawiam. Rozmawiam z nim normalnie, nie dotknąłem go nawet, więc proszę cię, okej? Okay? Dobrze, bo teraz... Dobrze, okej, o co mnie prosisz? No, żebyś tak z nim nie rozmawiał. Okej, okay, dobrze, okej, okay, dobrze, jestem, robię krok do tyłu, no. Dobrze, mogę cię to prosić? Nie no, jako organizator mogę, dobrze, wiesz, stać blisko i słuchać. Dobrze, no to jest blisko, więc bardzo proszę. Powiedziałem po prostu z tyłu. Tak blisko do mnie. Okay. On, to jest pierwszy i ostatni, no właśnie, Nathan, to teraz odpowiedz. Co takiego tam mówił Adrian do... Kurczę, ja mam ci powiedzieć, co mówiłeś? Czy sam powiesz? Nie, no... Znaczy, Adrian, zróbmy tak. Czy zezwalasz, żeby powiedział to, co słyszał? Czy jest nie, pozwolenie? No ja sam mogę powiedzieć. Ale właśnie o to chodzi, żeby... A ja mnie to tam... Na pytanie panu Nathan, czy zezwalasz Nathanowi, nie, żeby powiedział całą prawdę? Skoro mówisz, że to wiesz, nie byłeś ty? Boję się po niego tego, co to powie. No ale tak, no, powiedz to. No, powiedz, biorę to na klatę. No co, dobra, groziłem. No, powiedz, no, co słyszałem. Pewnie, że tak, groziłem. Kurczę, no, najpierw no powiem... Ale lepsze... pierwszy. Prost, Nathan, kurwa. Niech mówi Nathan najpierw. Tak, Nathan, masz pozwolenie od Adriana, żebyś powiedział prawdę. Dziękuję za pozwolenie, że mogę mówić. No Adrian, dobra, pozwoli, bo... Super, dobra, nie, ale no, mówiłeś, że pomimo, że wiesz, gdzie mieszka, nie podałeś mu dokładny adres, z czego on cię jakby wykierował, bo podaje zły adres i ci podał prawdziwy. Nie. Bo się pomyliłeś. Tak, bo powiedziałeś... Powiedział, dodał A literkę. No tak, że w sensie wiesz, że dodał literkę. No tak, no prawdziwego, no, adresu. Nieważne, no. Mówiłeś też o pocięciu nożem na ucho. No jeżeli o to chodzi i... Kurczę, czy to jest odpowiednie? Stary, uwierz mi, że to i tak ogólnie miało to wyglądać tak, że ja miałem go tam najebać. No co mam ci powiedzieć? No tak, ale... Zasłużył sobie na to Nathan, uwierz mi. Może i nie powinienem się tak odzywać, tak jak już powiedziałem. Ja sobie nie radzę z emocjami, jest to trochę... Ja nie wiem, jak wygląda to są tylko sprawa. Puste słowa. Bo Szymon na konferencji w chuj był przestraszony. Stary, on przestraszony, on już wcześniej wiedział, że go czeka. I nawet sam... Dobra, a powiedz, co powiedział, gdy odszedłem? Pamiętasz? Myślałem, że będzie o wiele gorzej. No tak. Powiedział. Stary, bo on wiedział, że dostanie w pierdol. Ja... No ale wiesz, że to by było głupie, na jakbyś go tam na backstage'u pobił. Dlaczego głupie? Po tym, co on robił, mi stary? No ale jak tak ma jego zrobić? Jak stary, nie lepiej, nie lepiej stary, rodzinę, stary mój bliski, stary, no tak nie będzie. Ale i tak możesz go przecież pobić w klatce. No, ale on nie chciał wziąć walki, rozumiesz? Ale dlatego nie dostał, ale on, rozumiesz, on nie chciał tej walki. Robił, ale musi ją przyjąć, tak. Nie musi, nic nie ale musi. Ale on chyba już teraz ją przyjął. Teraz, tak, bo już został pod murem postawiony, rozumiesz? Kurwa, to jest w ogóle dziwne, że pod murem podstawiony, że stary, jak nie będziesz walki, to cię potnę. Ale to było, stary, ja to powiedziałem, to nie tak, że weźmiesz walki. A po co podałeś jego adres? Po to, żeby go zastraszyć, rozumiem. Słuchaj, ale tu nie chodziło o to, że ma o mnie nic nie powiedzieć, tak jak to powiedział Michał. No dobra, ale w jakim celu podchodzisz do gościa i na ucho mu mówisz nie na jego ucho, adres? Powiedziałem to głośno akurat. To powiedział no, kurwa, głośno. Ja słuchałem dzisiaj tego nagrania i tam ledwo co słychać. Nie, akurat gdyby adres oddawałem, staliśmy dalej od siebie. Pamiętam dokładnie to. Staliśmy akurat, wiesz o co chodzi. Dlaczego wrażliwe dane tam, osobowe mówisz głośno? On sam upubliczniał te swoje dane na swoich transmisjach. Na tych transmisjach cały czas adres. No pokazuje. Dobra, ale w jakim celu to zrobiłeś? Głośno czy nie głośno? Że podchodzisz do gościa i mówisz jego adres. To według mnie to jest taki... Nie, powiedziałem mu, że jeżeli nie przyjmiesz walki, że mu wpierdolę. Po prostu, no i tyle. No to właśnie, to chyba nie jest fair, że podchodzisz do gościa i mówisz, to jest twój adres, jak nie przyjmiesz walki, to ci kurwa wpierdolę tak czy siak. Bo on cały czas poniżał
mnie, moich bliskich. Ja sobie nie będę na to pozwalał. Dla mnie to nie ma znaczenia, jak ktoś mi ruszy rodzinę, rozumiesz? Jestem godny zabić. Właśnie pytam, bo ja nie wiem. Ale to jestem godny zabić. Ja wiem, że ty wchodziłeś z tym gościem na imprezki. Kurwa, ale ja... Ja widziałem, stary, że stałeś koło niego i do mnie mówisz jeszcze, uspokój się. Nawet go nie dotknąłem. A należał mu się soczysty wpierdol. Na to źle, że chciałem ich uspokoić. Nie, nie, mówię ci teraz, tłumaczę ci. Nie dotknąłem go nawet palcem. A należał mu się soczysty wpierdol za to, co zrobił. No tak, ja... I nie ma litości dla takich gości. Dla mnie to jest podludź, zwykły śmieć. Ale to nie jest tak. Ja chcę zapytać. Usiądziemy sobie, posłuchaj, zrobimy, usiądziemy sobie potem po programie, ja ci wszystko pokażę. I jestem pewny, że potem nagrasz stories i powiesz, kurwa, faktycznie Adrian miał rację. W sensie... Bo on sobie tak na dużo pozwala. Inaczej, po pierwsze... Ja nie będę sobie pozwalał ćpunowi, bo jest ćpunem dla mnie, alkoholikiem i degeneratem, który jego content polega na wyzywaniu i poniżaniu innych ludzi, żeby obrażał mi rodzinę bezpodstawnie. To jest zwykły łeb, a to nie jest tak, łeb. Żeby się wzajemnie obrażaliście? Nie! Ja widziałam, że nie. Naplułeś na niego na przykład... Po tej akcji wszystkim, po tym wszystkim, co on mi robił. Jak w ogóle miał w dupie tego bo gościa. Bo powiedziałeś, że policzek to jest poniżej męskości, a naplucie to nie? Chyba gorsze. Ja wiem. Nie, akurat piłem drinka. Pytam, jak to jest, wiesz, u ciebie, piłem, bo ja na przykład... Wydaje mi się, że policzek gorszy, ale posłuchaj mnie. Za to, co zrobił, należało mu się. Za to, co zrobił. Ja nie robię takim gościom, którzy mi nic nie robią. Ja nie podchodzę do ludzi, nie pluję tylko na nich bezpodstawnie. Jest tym, że ja nie wiem na to, co chodzi. No właśnie, więc na ten nie wiesz, o co chodzi. Dlatego ja tylko dopytuję. No to wiesz, co za chodzi. Każdym razem powtarzaj, nie wiem, o co chodzi w tej spinie. Wiesz, stary, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem jakimś chorym psychicznie gościem, który chodzi, pluje ludzi za nic. Ten gość sobie na to zasłużył. Nawet sam Boxdel do ale mnie zadzwonił. Ale ostatnio się zachowujesz jak patus. Bo, stary, nie? Bo ostatnio mnie odpierdala po prostu za dużo, ludzi w jednym miejscu, którzy kurde, po prostu za dużo mi... Ja rozumiem, że targają tobą emocje, nie? Ale... Dobra, ale suma summarum to są tylko słowa. Nie zrobiłem nigdy nikomu krzywdy. No tak, ale tutaj na plucie, tutaj gdzieś pierdolnąłeś dzieciaka, bo coś... Dobra, a mi Ferrari też jak jest na linii. Też mi groził śmiercią, że mnie zabije na konferencji przed naszą walką. I co? Jesteś jeszcze Amadeusz prawie zabił tym kofrem. Jest, na pewno. Jestem. Też mi groziłeś, stary, że mnie zabijesz, że nie dojdzie do walki. Ale nie powiedziałem nigdy. To była to nie powiedziałeś czym, ale powiedziałeś, że mnie zabijesz. Mówię... Wychodzi na to samo. Powiedziałeś, nie że mnie zabijesz. Powiedziałem nigdy, że cię zabiję poza oktagonem. Nigdy nie powiedziałem, no właśnie, że no to tym bardziej. No to tym bardziej. Nie, nie no co ty mówisz teraz, Amadeusz? Mówiłeś, że tej walki nigdy nie dojdzie, tak. Bo ja go złapię przed. Groziłeś mi, że mnie zabijesz. Ale nie mówiłem, że dlatego, że Polak umrze. Nie, mówiłeś, że mnie zabijesz, że zabijesz mnie. Tak samo jak cię kopnąłem w głowę, to zawsze mówię, że cię zabiłem. No to zobacz, zobacz. Tak. No to ja też tak mówiłem. Mi chodziło o gumowy nożyk taki do treningów. Przepraszam. Mi też chodziło o to gumowe. To było tylko tak dla zabawy, for fun, content robiłem, tak jak ty. No i co? No dobrze, między wami chłopaki jest jeszcze jeden spór, a mianowicie ty, Amadeusz, ostatnio nagrywałeś, że Polak brał... Nie nazwę tego czynny, tylko pośredni udział w usiłowaniu. Ja nie będę tego mówił na wizji, zrobię ci poważnej krzywdy. Tak. Chodzi o maczeciarzy. Ja nie będę kopał leżącego. Ja sobie z Polakiem na ten temat kiedyś myślę, że porozmawiam. Było na jeden na jeden. Wbijajcie na Instagrama Amadeusz No Love. Nie zapomnijcie i na to kropka marca. Amadeusz No Love, żeby się nie przekręcili. Trzymajcie się dziewczyny. 1000 followów do 130 mi brakuje. Cześć, dzięki. No ale co fakt, ja jestem potępiany o to, że komuś grożę, a jak ktoś mi grozi, to też jest, wiesz, wszystko okej. Nie, no też wtedy, wiesz, gadaliśmy za. Tylko wiesz, ja też podszedłem do niego, odpowiedziałem to na ucho i tak dalej, a tylko wiesz, chcę ci powiedzieć tą rzecz. Ja naprawdę nie podchodzę do każdego. Wiem, że to wygląda teraz, że na jednej konferencji tutaj, wiesz, przesadziłem. Po niego to też jest taka akcja, że zacząłem bujać się w pewnym takim towarzystwie rapowym, którzy używają takich słów. I ja właśnie tak sobie myślałem przed programem. Czy ty w jakieś środowisko wpadłeś, tak, że ostatnio tak się zachowuje? Tak, i oni używają takich sformułowań. Bo powiem ci tak, nawet na konferencji, jak ja do Szymola powiedziałem, że ja pociągnę ten temat, to ty zacząłeś krzyczeć, że ja mogę pociągnąć, ale coś innego. Na mnie nawet naskoczyłeś. Tak? No. Widzisz, no, ja nawet tego nie pamiętam. A widzisz, ale stary, bo to jest ten Szymol, on mnie tak doprowadza do szewskiej pasji. Widzisz, nawet oplułem wtedy go tym aperolem, co piłem. Stary, to nawet dzwonił do mnie Boxdel. Zajebiście, stary, robimy tą walkę. Kurwa, 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 ja najebany, wiesz, siedzę, bo ja piłem, a chciałem dobrze, coś przypomnieć. Aperolem, ja byłem po 6 aperolach. Aha. Wiesz? Czyli jak oplułeś gościa, to Bogdy dzwonił z gratulacjami, że zajebiście. Wszyscy, stary, wszyscy, ja teraz nie będę wymieniać. Całe Fame MMA do mnie zadzwoniło. W sumie, mordo, gratki, ale, kurwa, wariacie, robimy ale tak, to, waleczka, kozak. Tak może najlepsze, być, kurwa. Nawet prowadzący, tak nawet jest. Prowadzący zakaże, mordo, to będzie hit walki, kurwa, najlepsza walka. No nie będę już mówił, wszyscy wiedzą, o ja co chodzi. Mówi też, pisanie. Że to będzie zajebista walka, no. Ale że co prowadzący? No Fame MMA. Bo ja jestem prowadzący Fame MMA. Nie, Hubert? Tylko.
Na przykład Hubert. Ale nie, ja nie mówię, nie chcę zwalać tego winy. Zawsze było ochrona, dlatego chodzi o to, że wszyscy... Ja nie chcę też, nie chcę, żeby bo nie atakuję Hubert. A ty razem właśnie się, jak ja sobie żartuję, ochrona wpada, ochrona, nie? Chodzi o to, że wszyscy wiesz, wszyscy mówili, propsowali, że zajebiście, będzie kozak walka i tak dalej. Aha. Wiesz, o co chodzi? Że ja zrobię, bo ja, wiesz, ja nawet nie byłem nastawiony, żeby robić z nim walki, chciałem po prostu mu spuścić w pierdol za to, co robił. A i mnie namówili po prostu, żebym, ej, nie rób ten, zorganizujmy tą walkę i tyle, zarobisz sobie cash, wyjaśnić to sobie wszystko i tak dalej. I po niego szczerze, to jest dobre, męskie rozwiązanie, rozwiązać tą napięści walkę w sportowym... No dobra, ale jak już jest ta walka, to po co to straszenie? To było po to, że jak jeszcze raz się wypowie w jakikolwiek sposób na mojej rodzinie. To nie jest tak, że o mnie ma nic nie mówić. Bo on na konferencji to w ogóle bał się o tobie w ogóle coś powiedzieć. Tu tylko, albo on wie, co on zrobił, stary. On się czuje winny. Usiądziemy po programie i ci pokażę, co on mi pisał, stary. Ja rozumiesz? Jestem ciekawy tego. Dobrze, w ogóle ja ci też pokażę cały konflikt, na czym polega. I jestem pewny, Nathan, i to mówię teraz tutaj, że staniesz po mojej stronie i nie będziesz chciał z nim wychodzić, stary, po tym jak zobaczysz, co w sensie on mi gadał. Inaczej, Szymon i tak jakoś się do mnie nie odzwaniał, stary, po prostu ja, na ten, i naprawdę, ja tego gościa w ogóle nie znałem, nie widziałem. Okazało się, suma summarum, że... A, kurde, bo ja to chciałem zostawić na... Jak będę na walka z nim na konferencjach, nie wiem, czy chcę teraz o tym dawaj mówić. Dawaj teraz. Jak zacząłeś temat, kurde, bo właśnie nie, bo już nie, wolałbym to zostawić na konferencji. Nie, dawaj ale teraz, ale to będzie pociągnięte. Będzie konfrontacja, będzie. Dobra, to w skrócie tylko powiem. Ja tego gościa nie znałem, spotykaliśmy się wspólną dziewczyną. I wiesz... Ze wspólną dziewczyną? Mieliśmy wspólną dziewczynę. On się spotykał z nią, a potem po dłuższym czasie ja się z nią spotykałem. On miał weekendy, ja... Wiesz, nie w ten sposób. Nie, broń Boże. Po prostu mieliśmy wspólną dziewczynę i wiesz, nagadał mi kiedyś na nią, wiesz, i ja do niej, co ty w ogóle, wiesz, takie rzeczy mi oni powiedział, mówię, co ty odpierdalałeś, wiesz, takie, on że nic takiego nie było, napisał do niego i on powiedział, ja nic takiego mu nie mówiłem, nic takiego nie było, wiesz, on się tam do niej podszedł, przypucował, zdjęcie zrobił, ja nawet gdzieś to kurwa zdjęcie mam. Wiesz, a co, właśnie pogubiłem Szymon? Tak, przypucował mi się, a potem, wiesz, no stary, zachowywał się bardzo nieładnie i ja chcę to wszystko właśnie, jak on będzie siedział naprzeciwko mnie, nie chcę, żeby to było jednostronne, chcę właśnie zrobić to na konferencji, gdy będzie walki, chcę, żeby to była wymiana i chcę... To wiesz, wymiana będzie wtedy, kiedy on się będzie czuł swobodnie, a nie zastraszony. Dobra, ja na pewno, ja już mu powiedziałem i udowodniłem to ostatnio na konferencji, że ja go nie dotknę, mimo że należał mu się w pierdol, nie dotknąłem go, nawet palcem go nie dotknąłem. Powiedziałem mu, że jeżeli jeszcze raz się wypowiem na temat mojej rodziny, to zagroziłem mu tak. Było to może i niesłuszne grożenie, ale w tym momencie, kiedy są atakowani moi bliscy, którzy nie pokazują się w internecie i tak dalej, nie mają nic wspólnego, w jakikolwiek sposób, ktokolwiek ich obraża, ja jestem za nich zdolny oddać życie. I wszyscy moi bliscy przyjaciele o tym wiedzą, że jak płonie dom i gdzieś jest mój przyjaciel albo ktoś, na kim mi zależy, jestem w stanie wejść tam i go wyciągnąć. Bo takim jestem gościem i ci każdy to powie. Ale nie licząc się z konsekwencjami, po prostu. Gdy czuję, że w obronie są moi bliscy, jestem w stanie zrobić wszystko. Dobrze, to mam nadzieję, że się dowiemy wszystkiego, jak tam będzie. Stary, między po prostu, jakaś ja wiem, że jestem teraz przedstawiany jako tyran, kurde, grożący wszystkim, ale tak nie było wcześniej. To są po prostu. Szymon to jest osoba, która naprawdę, jak myślę o niej, zapala mi, wiesz, no, najgorsze emocje mi się zapalają. Okay, do tego doszedł, rudym cię tak się wypowiadałem, uderzył mi liścia na face to face, no kurde, gdy stoimy, mamy, wiesz, przed walką, mógł poczekać, wiesz, pokazać, zobaczymy, co pokaże, stary, on nie wie, co go czeka za to. Po tym, jak on mnie uderzył, ja tak się jestem zmobilizowany, ja go zatłukę tam. Ja wcześniej byłem, chciałem go, kurwa, zgasić w pierwszej, teraz nie, będę go tłukł, będę siedział na niego lał i nie wiem, czy widziałeś scenę, jak Kabi. Okay. Jak Kabik siedział na swoim przeciwniku, będę go lał i będę mówił do niego. A można mówić? Ja czytałem kontrakt. No i trudno obrażać. Aha, okej. Ale mówić może. Miłe nie? słówka tylko będzie. Przepraszam, taki, przepraszam, nie chciałem. Takie... Będę ciekaw wtedy, on nie wie, na co się pisał po prostu, nie? Jak ty się bawisz w naszym towarzystwie? Gangsterzy. Gangsterzy? Żadni gangsterzy. Ja nie jestem żadnym gangsterem, ani z gangsterką nie mam nic wspólnego. Taka opinia jest o tobie na Twitterze. Ale ja nie jestem żadnym gangsterem. Ja jestem. Nie jestem żadnym gangsterem, nie byłem, nie będę i nie mam z tym nic wspólnego. Po prostu jestem gościem, który poniekąd się pogubił troszeczkę w internecie i nie radzi sobie z emocjami, ale to jest wszystko. Ja o tym się przyznaję i zacząłem już w tym kroki. To nie są tylko słowa, widzę swój problem. Poniekąd, jak mi to mówili bliscy, nie chciałem to do siebie przypierać. On mi walnął liścia, cały czas się tłumaczyłem. Mogłem mówić wszystko. Po czasie zrozumiałem, że to nie jest słuszne. Dobrze, Adrian. Ale stary, robię coś w tym kierunku. Ochłoń chwilę. No, nie no da właśnie, się tak się odpala. To tak, ja bym chciał tutaj... Ale tak, bo odpala mnie to, no widzisz, że stary... No, nie, widzę, że w tobie siedzą właśnie mocne emocje. I ci powiem, że Patrykos na linii, ale niech jeszcze chwilę poczeka. Ja nie chcę się z nim gadać. Chciałbym do Wiki na chwilę przejść. W rozmowie z Szeją
gdy rozmawiałyście o influencerstwie, to powiedziałaś, że wielu influencerów cię zaskoczyło pozytywnie, natomiast zawiodłaś się na Dane i Majewskim. Ja bym chciał ten temat pociągnąć, bo tak, Majewski miał być naszym zawodnikiem, finalnie nie będzie. Już tak na 100%? Czy może coś musi... Na razie wygląda na to, że chyba na 100%. Mogę do toalety ja pójść? Mówiłam tylko publicznie. Wróć do nas. Tak. Nawet pewien portal plotkarski... Szklanki wody wymógł poprosić? Jesteś na wizji. Słuchajcie, ja tylko dwa słowa. Polak, ty kurwo jebana. Czekałeś, aż się rozłączę. Idealnie wyczułeś warunki do manipulacji. Rozłączam się. Kurwa, masz między nogami, pajacu. Nie wiesz, co cię czeka. Nie będę cię słuchał. Nie wiesz, co cię czeka. Ja nie mam ochoty cię słuchać. Kurwa. Dobra, no, tak, prostujmy jedną rzecz. Zańczy. Siedzimy w aucie po konferencji i to ty się wpierdoliłeś na 5-4-osobowego Mustanga Goli, gdzie byłem ja, Kacper, Gola i mój ziom Małgosz i mieliśmy jechać na kolację i to ty się do nas wjebałeś. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, złomowanie Polaka trwa w najlepsze, pozdrawiam kurwa czat, a 5 listopada oficjalnie. Nie wiesz co cię czeka, dzieciaku. Spytamy, dobra, spoko, chętnie spotkamy się. Niech tutaj wiesz, pewnie publicznie nie będą chcieli wypowiadać, ale podejdziesz sobie prywatnie do tych osób, które wymieniłem i spytasz się jak było, Sylwusz. Spoko, nie ma problemu. No, nara. Słowo przeciwko słowu. Dobrze. Pierdolę. Wiki, często w rozmowie z Szeją zostałaś zapytana, co sądzisz na temat pewnych zachowań męskich w internecie. Chodzi o zachowania simpów i tak dalej. I czy ty często masz takie, doświadczasz takich wręcz niesmacznych zachowań ze strony mężczyzn? Tak, i to nawet na żywo, że tak powiem. Jak... Nie patrz na mnie, jak to mówisz. Pytanie ważne, dobra? A co ty zasypiasz? Ja wiem, że jest podobranoc, ale spokojnie, weź ty się rozejrzyj, by się nie słychać. Halo, jesteś? Słyszysz mnie? Głośno, słyszysz mnie? Tak, słyszysz, ale to mów głośniej. Bo nie słychać cię prawie. Słyszysz? Tak. Tak, to mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Oglądasz Friza? Co? Oglądasz Friza? Nie co, tylko proszę. To mężczyzny się mówi, a nie co. Oglądasz Friza czy nie? Nie. Tak, ty oglądasz Friza? A lubisz mini Majka? No. Ale powiedz, czy na pewno lubisz mini Majka? A chcesz zobaczyć mojego mini Majka? Ciekawości, chcesz zobaczyć mojego mini Majka czy nie? Na pewno, ale to tylko teraz ostrzegam, na 100%? To czekaj chwilę. A na 100% chcesz? Żeby nie było? Czekaj chwilę. Chyba. Ci pokazuję. Na 100% chcesz czy nie? Jak nie chcesz? Mówiłeś, że chcesz od początku. No, co ty z tym palcem? Tego palca ci teraz w dupę wsadzę. No właśnie, no właśnie. Chcesz zacząć mini Majka czy nie? Ostatnia szansa. Nie? No to pal gumę. Całe szczęście, że tego mini Majka nie pokazałeś. No, stary, z którego roku natomiast, to jest? No stary, ale natomiast tak. Te dziewczynki na moje oko miały poniżej 14 lat i sporo. Ty też byłeś w pełni tego świadomy. Ja miałem 15, 16. Okej, okay, poczekaj. Ty też byłeś tego w pełni świadomy, gdyż mówiłeś nawet, jest już po dobranocce, więc może już powinniście spać i tak dalej. Dziewczynka ci pokazuje, żebyś wypierdalał, pokazuje ci fakola, ty mówisz, włóż sobie go, tego palca w dupę i nagminnie chcesz, mimo że ci mówią, że nie chcą żadnego minimajka zobaczyć, bo się już naglądały go w internecie, ty tego minimajka chcesz pokazać. I czy ty uważasz, że takie zachowanie, wiadomo, możesz się bronić, że miałeś 15 lat, każdy z nas miał 15 lat, ale nie każdy robił takie rzeczy. Po pierwsze pokazujesz dzieciaki, ja nałożyłem na to cenzurę, ale no u ciebie, u mojego to leciało live bez cenzury, nie? No. I takie teksty do no, bardzo młodych dziewczynek. No, załóżmy tam rok młodszych, bo ja zawsze byłem wyrośnięty, ale oczywiście to ale nie jest usprawiedliwienie. Ale nigdy się do tego nie odniosłem. Nie, no odniosłem się przecież. Kiedy się do tego odniosłem? No na live, nawet to pamiętam. Na bo mi ludzie samym? To wypominali. No tak, na tym samym live się odniosłem. Wszystko zostało pousuwane, znalazłem tylko no taki No tak, show. Bo właśnie ludzie takie rzeczy tylko szytują, a nie całości. Powiedziałem, nie no kurwa, jakie to jest głupie. Nie mogę tak robić, przepraszam. Dosłownie takie, co się używałem. To są właśnie rzeczy odkupywane sprzed 4 lat. Z live'ów. Fragmenty kilkusekundowe lub minutowe. No kurwa, no przepraszam, jeżeli to... W sensie uważam, że jest to głupie. No
teraz bym tak na przykład nie zrobił, tym bardziej, że mam 19 lat, a wtedy miałem 15. No i takie teksty dostaję od mężczyzn w DM-ach i wszystkie. No, no i to było głupie, no w sensie tak nie sądzę, że teraz wyglądam dobrze, nie? Ale też widziałaś, jak wtedy wyglądałem, jeszcze gorzej niż teraz na przykład. No to kariera się moja kończyła, pamiętam, bo wtedy usunąłem sobie kanał, zacząłem na nowo. Ile tam było? Z 50 osób? Może to już, kurwa, robiłem po prostu głupoty, żeby zaistnieć jako dziecko w internecie. No właśnie, bo mnie zastanawia, po co takie rzeczy robić? Nie wiem, oglądałem streamerów, to była era wtedy Rafoniksa, Magikala, Gurala, jak streamowali i myślałem... Jesteś tym żywym przykładem, że te osoby miały bardzo zły wpływ, tak? Na średni, młodych. Uważam. No w sensie na mnie wpływ miały taki, że... I żeby było jasne, żeby to brzmiało, okej, okay, to było kilka... Rozumiem, że twardo przepraszasz za to, no tak? No tak, jasne, przepraszam, w sensie... Nie wiem, czy bym wtedy przeprosił, bo nie cofnę się w czasie, nie, ale teraz za to przepraszam. Uważam, że to było w chuj głupie. Pomimo, że podkreślę, żeby ludzie tego, wiesz, nie, wolę to podkreślić po prostu, że miałem wtedy z 15 lat, a te dziewczyny miałem z po 14 lat, to i tak uważam, no za, nieważne, ale byłem dzieckiem, to uważam, że było to głupie i tyle. Co mogę powiedzieć? Wtedy mnie to śmieszyło, o, tak mogę powiedzieć. A teraz uważam, że jest to głupie. Wiadomo, było żebym, to z chęci wiadomo że no bym penisa, a gdyby te dziewczyny nie... powiedziały, że tak, pokaż nam. To bym pokazał na live'ie, na żywo na YouTube penisa w wieku 15 lat. No wiadomo, naprawdę? Że nie. No przecież jaja sobie robię. No. Wiadomo, że bym tego nie zrobił. No, przełączyłbym pewnie albo bym, nie wiem, faka pokazał jako no dziecko. No nie wiem, skoro chciałeś się utrzymać w tym internecie, nie, właśnie, i zaistnieć, wiesz, to no nie, no bez przesady. W sensie ja chciałem zaistnieć takim humorem. Wiedziałem, że Rafoniks teraz się zmienił, wiadomo, Magikal czy tam Gural wyzywają ludzi na Omegle, wtedy była taka popularność na to moda. Za takie rzeczy Gural został zdelejtowany, no ale wtedy jeszcze nie był, prawdopodobnie. Idę przez ciebie. No to mówię, kurwa, no skoro to ludzie oglądają, lubią to oglądać, chcę sobie... A ty pojechałeś kiedyś do Gurala i go uderzyłeś, nie? Tam, czy to... Nie, nic nie pamiętam. No, skoro wiesz, mówię, że kurde, w wieku 14-13 lat zajebiście sobie radziłem na YouTubie. Nie, my się umówiliśmy na solówkę, normalnie. Dobra, ale dokończę da, tylko, dobra? Niech na tam, skoro w wieku 14-13 lat sobie zajebiście radziłem i nagle, nie wiem, miałem jakiś kryzys, załamanie nerwowe i kanał wyjebałem, usunąłem i chciałem zacząć od nowa, znów coś się posypało, zepsuło i chciałem, nie wiem, jakoś się wybić, to patrzyłem, co jest popularne, co robią ludzie, no widziałem, no znajdziesz pewnie milion shotów, jak ktoś robi coś głupiego z tych streamie. No właśnie z tobą jest sporo tych shotów, na przykład też udawałeś, że przychodzą do ciebie paczki. Z Dark Webu, no to wiesz, co to jest za youtuber amerykański? IMJ Station? Nie, ale że tam jakieś wnętrzności, Dawid Czech, co teraz robi, nie? Nie musisz nikomu udowadniać. Pomimo, że sam to zaproponowałem. No właśnie, bo tutaj no, jest dużo niekonsekwencji nie, i właśnie wiem, największa wiem. Krytyka spłynęła na ciebie właśnie za te testy. Bo się zbłaźniłem strasznie. Tak, tak, ale ja ci powiem z mojej perspektywy, jak to wygląda. Powiedział o tych testach Wiejski Cox, na co ty rzucasz, jak mi odda swoją garzę, to okej. Nagle on mówi, oddam. To ty jesteś w szoku, nie? I mówisz, a ja jeszcze chciałem dokończyć. Tak, powiem ci dlaczego, tak, okay? Tak. I mówisz, jak mnie później publicznie przeprosisz i jeszcze federacja dołoży 30 tysięcy. Wiejski Cox, nie, że federacja coś tam dorzuci. Wiejski Cox się zgodził, na co Boxdel wpada i mówi, okej, okay, dorzucimy ci 30 tysięcy. I ty nagle, o kurde, tego się nie spodziewałem i mówisz, nie opłaca mi się. No dlaczego ci się nie, skoro jesteś, utrzymujesz, że, bo dla mnie to, żeby to wybrzmiało. W federacji pewnie dużo osób bierze jakieś środki dopingują. Prawie wszyscy. Słucham? Prawie wszyscy. A to ja nie wiem, kto dokładnie. Znaczy bo... tak słyszałem, też nie wiem, czy to prawda, ale... Aha. Ale dobrze. Pomawiał. Wiesz, niektórzy biorą i wprost się do tego przyznają. Chociażby Arek Tańcula mówił, że nawet ludzi prowadził na takich, nie wiem, czy to mówi kuracja, nie mam pojęcia, jak się na to mówi. Natomiast ty twardo stałeś, że ja jestem czysty, 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 czysty. Tak. Jestem naturalem, 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 naturalem. To jest, skoro masz możliwość, że nagle idę na testy, 30 koła jest, to nawet jakby był 1000, to i tak ci się opłaca, bo i tak jestem czysty i nagle mam 1000. A tu jestem czysty, a nagle mam tak, garzę Wiejskiego Coxa i 30 koła. Czemu ci się to nie opłaca? Wiesz co, dużo osób z internetu tego nie zrozumie, ale mam nadzieję, że jak to wytłumaczę, to ty to zrozumiesz, okay, lub inni. Po pierwsze, teraz odnosząc się do tego, co mówiłem na wywiadach, na konferencji, no kurwa, zbłaźniłem się. Mówiłem też różne rzeczy, bo to nie jest to samo, jak oglądasz przed telewizorem. Siadasz, wiesz, co chcesz powiedzieć, mówisz to i nagle jest nie po twojej myśli. W sensie ktoś odpowiada inaczej, niż sobie to na przykład zaplanowałeś. Ale później w wywiadach już na chłodno dalej tą narrację stosowałeś, że ci się nie opłaca, bo dlatego dałem fragment z wywiadu jeszcze. Tak, ale mówię właśnie, że tak, wiesz, że rzuciłem tą propozycję na początku i spodziewałem się, że a nie, nie zgodzą się, nagle się zgodzili. Ja tak, o kurwa, sobie mówię, zgodzili się na to. A teraz ci powiem o mojej personie, nie? Jak ona
można powiedzieć, zarabia. I że 30 tysięcy to jest dużo, prawda? To jest no dużo kasy. Powiedzcie, że to nie jest dużo kasy. No dużo. Sporo kasy. Tak jak 30 kilo, idziesz, kurwa, sikasz, masz 30 tysięcy, zajebiście. Co to jest w ogóle? Ale jeżeli twoja osoba jest budowana, od razu mówię, moja sylwetka została, wszystkie jakby transformacje na TikToku, bo ludzie myślą, że ja w wieku 16 lat, 15, jak zaczynałem ćwiczyć, 17, chudłem, bo brałem sterydy, bo to, bo tamto, nie. Nic takiego nie było. Te 30 tysięcy, okej, jest to sporo kasy, ale więcej długotrwale mogę zarobić na tym właśnie, że ludzie, tak to brzmi niestety, przepraszam, przychodzą i wyzywają mnie, po prostu masowo mnie wyzywają od sterydów i na tym budują mi tak ogromne zasięgi, że mój kanał, mój TikTok dociera do nowych widzów, do nowej widowni, która mnie ogląda. I właśnie dzięki tym osobom, które mnie oglądają, między innymi mam walkę w fejmie. Okej, czyli nie zrobisz testów, żeby... Nie, no, ale... Okej, ale poczekaj, żebym to... Możemy podpisać umowę. Nie, żadnych... O pieniądze, że naprawdę... będzie wszystko i ja mogę iść teraz na sikać. Tak, ale chodzi mi o to, bo mówisz, że... Teraz, kubeczek, dzwonicie do apteki, kubeczek, idę teraz sikać. Luz, luz. Ale naprawdę. Spoko, spoko. Nawet do tej szklanki daj mogę. Mi kontynuować. Musi być sterylne. Chodzi o to, że zobacz, tutaj mówisz, że nie opłacało mi się, bo więcej zarobię dzięki dzięki krytyce od ludzi. Natomiast po kilku dniach nagle powiedziałeś, że zrobisz sobie test, ale tak prywatnie, że pójdziesz i zrobisz. Właśnie to nie jest. Ja mogę jak podpiszemy umowę, że. W sensie, okej, okay, teraz odniosę się do tego, co powiedziałeś, okej? Okay? Tak. Odniosę się najpierw do tego, co powiedziałeś. Przedstawiłem ci na początku, dlaczego stwierdziłem, że mi się to nie opłacało. No. Potem stwierdziłem, że sam zrobię na własną rękę, ale stwierdziłem, że właśnie ludzie pisali też, że to nie będzie rzetelne, bo przecież wiesz, nie będzie nikt z federacji na to patrzeć, więc postanowiłem, że tego też nie zrobię. I czekałem właśnie na. Wiesz, aż z przeciwnikiem na przykład będzie face to face, że powiedział, no to co, nie sikasz, a ja pójdę na przykład nasikam. Teraz naprawdę mogę iść i nasikać, tylko wolałbym... Ja nie chcę, żebyś ty na nasikał. Ja tylko, naprawdę. Ja tylko mówię, teraz. Ale spokojnie. Adrian może, nie wiem, pójść ze mną. Nie trzeba. Dobra, dobra, pokachuję. Ja tylko ale bez patrzenia, ja mam 19 lat. Spokojnie, ja tylko dążę do tego, żebyś ty zrozumiał, że tworzysz mętlik. Nie, tak, wiem, to ja za to, w internecie. Ja to za to chcę przeprosić. Chcę jakby podsumować, zobacz, tak, mówisz tak. Testy mi się nie opłacają. Nie zrobię testów, bo nie opłacają mi się, bo ja oszalałem. Ale daj mi powiedzieć do końca, żeby to wszystko wybrzmiało. Nie zrobię testów, bo mi się nie opłacają. Nie opłacają mi się, bo zarabiam dzięki krytyce. Nagle, gdy masz dużo tej krytyki, to powinieneś się niby, gdybyś wierzył w to, co mówisz, cieszyć, że o, zajebiście. No tak, ale nie... poczekaj, daj mi powiedzieć, że będę zarabiał teraz, ale nagle jednak wiesz, że ty mówisz, zrobię testy sam. Natomiast na temat testów, które się robi sam, wypowiedziałeś się również. I bardzo tak, proszę, wiem. O fragment Nathan 333. Właśnie dlatego to uświadomiłem sobie. Nie opłaca mi się robić tych testów. Znaczy, po pierwsze, ja nic nie muszę nikomu udowadniać. Dlaczego? Testy można łatwo sfałszować. Nie ma to żadnego problemu, żeby sfałszować testy. Tak, dlatego powiedziałem, że tego nie zrobię. I z federacją to mogę teraz zrobić. Powiedziałeś, że zrobisz. Kurwa, nie, na to. Powiedziałem, ale nie łap za słowa. Przedtem powiedziałem, że nie zrobię tego sam. Że stwierdziłem, że widzowie mi pisali, że lepiej jakbym zrobił to właśnie z federacją. Z kimś z federacji. Dlatego sam nie zrobiłem tych testów. Teraz mógłbym przynieść ci kartkę. Proszę, całe testy, które zrobiłem, ale tego sam nie zrobiłem. Właśnie, bo ludzie pisali, żebym lepiej zrobił to pod okienko z federacji, jeżeli już chcę to robić. Dlatego mówię, teraz możemy iść i mogę teraz nasikać. Bo ja chcę ci uświetlić właśnie jedną rzecz, że zobacz. Ale nie, teraz przyznaję się do tego, że po prostu mówię takie pierdoły i głupoty cały czas i się gubię we wszystkim. Ja do tego się przyznaję, dlatego ja nad tym pracuję, żeby tak nie robić. Bo to czasem nieświadomie ze mnie wychodzi. Dobra, idziemy do tego kibla? Czy nie? Bo gubię się strasznie czasem. I to mówię ci prawdę. Ale czekaj, za darmo chcesz to zrobić już? Czy jak? Nie, jak już zaproponowali, jak ktoś już zaproponował kwotę, podpiszmy, że naprawdę dostanę, idzie coś na cel charytatywny i szczamy. Teraz albo nigdy, no. Teraz tego nie zrobimy. Czemu nie? No bo nie mamy naczynia sterylnego. No to musi być specjalnie zamknięte w specjalnym plastiku. Do rąk, no i potem się zaniesie. Ja jakby to wszystko... Nie, ale ja przepraszam za to. Tak, ale ty nie przepraszaj. Ja chcę, żebyś ty kurwa zrozumiał. Daj mi powiedzieć. Przepraszam. Tak. Znaczy, to przepraszam, że wróciłem. Chodzi o to, że ty właśnie możesz za szybko myśleć, znaczy... Ja mówię to, co mi przyjdzie do głowy. Mówisz, tak, może tak. Najpierw pomyśl, wtedy powiedz coś. No i to jest dobra rada. I zobacz,
Nawet jakby, gdybyś ty nie robił z tego takiej tajemnicy i tak dalej, i gdybyś nie budował tej całej kariery na tym, że jestem naturalem, byś wyszedł i powiedział, no sobie brałem, bo nawet człowiek jak bierze, bo ja chcę to uświadomić, jak człowiek nawet bierze steryt... Ale ja nie brałem. Dobrze, zaraz o tym 16 lat, no kurczę. Tak, ale nawet jeśli człowiek by brał sterydy, to nie jest tak, że sobie wstrzykujesz i nagle mięśnie ci rosną. I tak trzeba zapierdalać. No ja zawsze o tym nawet mówię więcej chyba. Nawet więcej trzeba niż normalnie. Oglądam tych sportowców takich kulturystycznych, ja tak którzy są już tacy, wiesz, duży, masywni, to oni, no tam już powyżej 120 kilo, to mówią, że nawet jeszcze więcej trzeba zapierdalać. O wiele więcej. I ciężej im ich trzeba trzymać. I dieta musi być dopilowana też. Dlatego, bo może to zadziałać w drugą stronę. Może cię podlać, jak bierzesz i nie trenujesz regularnie i dobrze, nie trzymasz diety, to może cię jeszcze gorsze mogą być skutki uboczne tego. No właśnie. Dobrze, no to ale Natan, chciałbym, żebyś właśnie przez to całą tą akcję na konferencji i tak dalej, teraz wyjdzie, że ty, żeby ratować swój wizerunek, i gdzieś tam dobre imię. Nie wiesz, co mnie przytłoczyła. To będziesz musiał to zrobić, żeby to ratować. No chyba, że... Po pierwsze, w sensie uważam, że nic nie muszę, a po drugie, no jak mówiłem, podpiszemy umowę, ja mogę iść teraz sikać, teraz albo nigdy, no kurczę. Skoro zadałaś mi takie pytanie, to nie wiem, chodź i nasikam. Ale... Nie o to chodzi, to ja po prostu parafrazuję konferencję. Nie, ale patrz, ja powiem tak, dlaczego też tak często zmieniam zdanie, bo ja... Takiego hejtu nie miałam, nie? Teraz już staram się nie czytać tego hejtu, ale ja hejtu jakby nie miałam. Ja miałam mniejszą widownię, to robiłem coś pod widzów, szczerze. Robiłem to, ja myślę, pod widzów, a jak widzę, że pełno osób rzuciło się na jedno. Czyli to się domyka, że koniunkturalizm, że robiłeś to, co się opłacało, bo widzowie tego inaczej, chcieli, że się to opłacało. Robię. Chciałam po prostu zadowolić widzów, a nie, że się opłacało, tylko chciałam jakby zadowolić widzów. No wiesz, a wtedy, kiedy widz zadowolony, no to do ciebie wraca, nie? No to się no tak, ale chciałam, kurczę, nie wiem, czy ja dobrze to ujmuję teraz w słowa, ale chodzi mi o to... Kurde, Natan, tak. Siema. Wladimir dzwoni. Witamy ciebie, Wladimir. Siema. Z Moskwy. Ja takie szybkie dwa pytania. A może stwierdzenia. Jeżeli chodzi o postać Natana, ja też jestem osobą, którą kiedyś hejtował w internecie. Miałem 13 czy 14 lat? Półtora roku temu, to nie wiem ile wtedy miałeś. A, okej. Okay. Ja się tym nie przejmuję, tylko chodzi o to, że on teraz przyjął taką postawę pasywną, takiej ofiarą, siedzi, przeprasza za to, że przeprasza, że ona wszystko zasługuje i tak dalej. A tak naprawdę to jest koleś, no widać, że lekko pogubiony i zaburzony, ale no za głupi, żeby manipulować, bo ani Sylwester widzę, że nie kupuje do końca tych jego tłumaczeń, ani widzowie na czacie widzą, że po prostu kłamie i próbuje jakby... wybielić się właśnie tym, że dobra, macie rację, źle zrobiłem, przepraszam i dla mnie to jest słabe. No to mam brnąć, że a chuj wam w dupę, kurwa, ja mam rację. Zrobiłem źle, to mówię, że zrobiłem źle. Zauważ, że jak ktoś zrobi źle i się przyzna, to kurwa, mój przyznaje się, żeby się wybielić. Ktoś z tego żartuje, a sztuczny dystansik. Ktoś się nie odnosi, ignoruje temat, nigdy się nie dogodzi. Internet działa tak właśnie, że nigdy się nie dogodzi. No właśnie. Ale posłuchaj, chodzi o to, że ty co chwilę przepraszasz za to, nawet za rzeczy, za które nie powinieneś. Popytaj teraz, przepraszam. Przepraszam, ja wam przerwę. Czy może potrzebujecie wody? Bo widzę, że nie mamy. Ja potrzebuję. To czy bym mógł prosić o wodę? Że ci przerwę, zanim się rozwiniesz z tym przepraszaniem. Ale nie przerywaj mi, bo ty cały case przerywasz wszystkim. Okej, wybacz. Nie kontroluję tego. Impulsy lecą. No i właśnie i jeszcze ten, robisz to w taki, próbujesz zbudzić litość właśnie, że mam depresję albo biorę leki, że to nie jest moja wina tak naprawdę. Nie powiedziałem tak. Powiedziałeś tak, nawet na swoich social mediach nieraz mówiłeś, w wywiadach, że ty masz depresję, masz bordera i że to tak naprawdę, no robisz siebie ofiarę i ludzie to widzą. Ale to jakby, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja chciałbym jeszcze odnośnie tego tematu fagaty, bo nie miałem okazji się za bardzo wypowiedzieć. A nie gadaliśmy o tym 2 godziny prawie? No właśnie, ja chcę powiedzieć, że ta cała nagonka na fagatę od kilku miesięcy to jest jakiś kurwa bullshit i w ogóle afera koperkowa. Bo w świecie influencerów co druga czy to trzecia laska albo robiła na kamerkach, albo była eskortką. Ale ja nie mówię to do ciebie, ja mówię ogólnie, daj mi dokończyć. A która na przykład była eskortką? Mnie ten temat zaintrygowałeś, nie?
Napiszecie na Instagramie całą listę. Ostatnio Maluba chyba coś o tym wspomina i też mnie to tak ciekawiło. Ona mówi, że że nie mam pojęcia o influencerstwie. Chodzi po prostu o dwie rzeczy. O to, że Fagata wyszła na szmatę, no to dobra, ale no w tym świecie to druga, co trzecia laska. I nie tylko w tym świecie. Dużo kobiet po prostu leci na pieniądze, na sławę, na jakieś korzyści. I robienie z tego afery na pół roku i piętnowanie, jakby okej, zachowała się chujowo, ale nie zachowujmy się, jakby to było takie wow, jedyna Fagata, bo tak nie jest. Po prostu. Ale to wyszło tylko. Myślę, że z Fagatą to chodzi o to, że w przypadku innych influencerek to można podejrzewać, a tutaj wyszły jakby nagrania, tak, nie? No tak, tylko jeszcze kwestia tego, żebyście mieli też na uwadze to, że pisanie ciągle jej pod zdjęciami, czy coś tam, ten słynny tekst, że coś tam, przypominam, że ona wykorzystała stół i tak dalej, to też na pewno nie pomaga dla tego typa, bo jak ja bym był typem na jego miejscu, to by mnie wkurwiało, jakby cały czas w internecie było gadane, ej, ale Fagata wykorzystała tego typa, a ten, jakby to też mu ryje głowę, więc nie okazujcie mu wsparcia za bardzo, tylko jeszcze bardziej hejtując Fagatę, tak naprawdę, on cały czas ma to w głowie, bo on sobie wejdzie na TikToka, wejdzie na internet i tam jest hejt na Fagatę związany z jego osobą. Więc ja bym w ogóle odpuścił ten temat, bo to, że ona wyszła na szmatę, to ona nie pierwsza, nie ostatnia, a jeszcze tylko tego stu myślę, że to dołuje. I to jest taka moja dygresja. I kolejna, ostatnia sprawa, że wyciekł film Wiktorii Rozbierany, taki dość mocny. I chciałem zapytać, czy to ona jest na tym filmie? Już czy mówiła, to jest że nie ona przecież. Nie, już sprostowałam to, w sensie co ja miałam prostować, ludzie nawet mówili. Nie jest podobna z tego, ludzie, ci te simpy, tak to się nazywa? Bo nie musicie tak mówić, bo na Twitchu to oglądają. Nie, jakbyś kogoś atakował. Aha, okej. Okay. Nie, ludzie po prostu, no nie wiem, dodali na te swoje portale typu Reddit, Discord i tym podobne jakąś dziewczynę, która... W ogóle twarz, faktycznie gdzieś tam rysy bardzo podobne, taka grubość włosów też podobna, sylwetka całkowicie inna, może rozmiar od biustu podobny. I napisali, że to jestem ja i ludzie to podłapali, że to jestem ja, ale to jest jakaś carrot cake. To dobrze, to może korzystaj. Już bałem się na to, bo to będzie. O wdzięczność. Zamknij pizdę, gruby! Bo Turki na wpisanie poleciałeś, grubasie, zamknij pizdę! Dobrze. Czy to jest ta wdzięczność do federacji? Fajnie, dobra, jest, nie wiem, porozmawiamy jeszcze tu z kolegą i zaraz jeszcze rozwinę głębiej na ten temat. No, ja od razu powiem, że ja miałem wyciszony telewizor, więc nie słyszałem nagrania żadnego. No tam do Boxdela krzyczał Adrian. No to też było słabe, bo generalnie mi się wydaje, no Boxdel jest taki jest, w sensie ja go nie znam prywatnie, nie? No. Ale tak mówię na podstawie w internecie tam opinii, że często tam robi projekty, które porzuca i tak dalej, ale jednak oprócz tego, że jest ziomalem, to jest jakby szefem tych zawodników, nie? Mhm. I to jest właśnie takie, czy to Polak właśnie zrobił, czy to wielu zawodników tam się pruło na jakichś galach, no dla mnie to jest słabe, bo taki Boxdel jakby się na przykład skurwił, to my mógł, nie wiem, zdilejtować jakiegoś zawodnika z federacji, powiedzieć, kurwa, Pasternakowi, nie pierdolę, to kurwa, ja mam 20% z federacji, wypierdalamy go, bo on się do mnie pruje. On tego nie robi i to jest właśnie takie, często zawodnicy, nie tylko w Sejmie, w Heligu też, taki zbijają chuja w swoją własną federację po to, żeby sobie podbudować zasięgi, nie okazując ich wdzięczności takie do końca. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo tak naprawdę te federacje dają wam na chleb, i kurwa, i to taki chleb z szynką i sterem, kurwa, nie? Wiesz, tak, ale to może ja odpowiem. Jak najbardziej masz rację, też tylko pamiętaj o tym, że nas nie ma bez federacji, federacji nie ma bez nas. Tak, to też nie jest takie, to też nie jest tak, że oni nam tylko dają. Pamiętaj o tym, że też my dla nich ciężko pracujemy. I tak. Wiesz, stary, ja zapierdalam, ale fajnie, że podjęty jest ten temat, bo też pewnie go trzy nie mogłem na to doczekać. Bardzo chętnie się rozwinę, tylko mówię, no jesteś na linii, jeszcze pogadajmy z tobą i ja wtedy zacznę ten temat Michała, nie? Bo ja też właśnie uważam, że jeśli chodzi o Boxdela, bo do Pasternaka na przykład tak Adrian by chyba tak nie powiedział, tak mi się wydaje. Natomiast Boxdel gdzieś, on kiedyś miał pazur, ja to mówiłem kiedyś u siebie już na live'ie, natomiast od pewnego czasu gdzieś za bardzo chciał z wszystkimi dobrze żyć, gdzieś zatracił siebie, bał się na tego powiedzieć, na tego coś, jakby już przestał wyrażać swoje opinie, bo czasem też go wkurwia któryś zawodnik i nagle mówi, a dobra, nie będę gadał, bo będą z tego jakieś dymy. Bo nagrał na ciebie film, rozumiem, Nathan, tak? Półtora roku temu, nie byłem raczej w... Ale nie. W sensie, że na mnie nagrał, tak? Tak, bo mówisz, że hejtowali. Nie, on po prostu był aktywny na grupach facebookowych takich o tam tematyce tinderowej, czy jakichś innych i po prostu też mi życzył śmierci, że tak? Zdech, że jestem pizdą. A właśnie, dobra, no.
No, wszystko? Takie rzeczy, tylko no... A mogę się wypowiedzieć? No nie, to nie działa. Mogę odpowiedzieć na coś? Nie będę na to odpowiadać, bo to są, nie wiem o co chodzi w grupach tinderowych, ale wracając do tematu, bo mówisz, że ciągle piszesz, że o, wszystko co robię to przez depresję, że ja biorę leki, że to, że tamto. Dam ci pewien przykład teraz, okej? Po pierwsze, rzeczy, które robię w internecie, nie? To ja właśnie pokazywałem kiedyś, że z depresji da się wyjść, że w depresji da się walczyć i że da się to przemienić w coś pozytywnego, że da się z tego wyjść i dużo osób z tego, co czytałem, bo czy to jest prawda, że ktoś tak pisze po prostu, żebym odpisał, nie wiem. Dużej ilości osób właśnie pomogłem takim pisaniem. Nigdy nie pisałem, albo sobie nie przypominam, że słuchajcie, sorry, że powiedziałem to i to, ale mam depresję, bo tak to ująłeś, jakbym tak mówił. Nie, a idealnym przykładem, że nie bagatelizuje się żadnych chorób, moim zdaniem jest Dawid Ozdoba. Już mam, okej? Okay? Zatem się zaczęła nagonka na mój temat. No. Marcin Malczyński wrzucał. Ale gdzie jest ten twój komentarz, bo to mnie interesuje. Nie ma, oni też nie mają, dlatego zrobili damę z dupy. Wcześniej dogadałeś, że masz dowody, że to napisałeś. Mam dowody, powiedziałem dalszej rozmowy. Nie łapię aż tak zasłówka. Niech cofną widzowie i niech posłuchają, co mówiłem. Nie łapnę zasłówka. Dobra, dobrze. Chodziło mi o to, że mam screeny właśnie, jak patrz. Potem, po wyjaśnieniu sprawy, przeprosiłem publicznie Dawida i Marcina, jako ten 14-latek, że źle zrozumiałem sytuację, widzisz? Aha. I publicznie przeprosiłem, to mam komentarz. A oni... trenera byłego przeprosiłeś. No to przepraszam, panie Marcinu Wróżalski, teraz za to, co zrobiłem wtedy, ale tak. Nie wiedziałem, o co chodzi. No. Otarłeś się o kalectwo. I tutaj, tak, tutaj w screenach za 2000 zł udostępniali, czy, o, jeszcze grozili mi, wprost się powiedzieli, że... Że Marcińscy ci grozili, tak? Tak. Dzięki. Sorry, nie grozili personalnie. Podjedziemy pod twoją szkołę i wtedy zobaczymy. Adrian, znasz to chyba. I wtedy pożałujesz. Ja tak znam twoje. To nie jest grożenie, tylko pożałowanie. Dobrze, to zaraz wrócimy do tego tematu, przejdźmy właśnie... Sprawa Boksdelowa. Na sam początek muszę powiedzieć, że żeby już było jasne, ja już z... Odsłonisz mi trochę tego... A, przepraszam. Sylwestra. Na sam początek chciałem powiedzieć, że ja już z Michałem rozmawiałem, przeprosiliśmy się wzajemnie i... Tak, bo Boksdel w ogóle zapowiedział w wywiadzie, że już na tyle przesadzasz, że będzie z tobą jakaś rozmowa przeprowadzona a propos fejmu. Ale w ogóle to bez sensu, że ja tutaj będę mówił za Boksdela. Boksdel jest na linii. Halo, halo. Halo, o kurwa, ale głośno. Siema, Michał. Siema. Siema, siema. No da, to możesz Adrian mówić i Boksdel będzie mógł się od razu ustosunkować. Słuchajcie, na samym początku witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem trochę chory, mogę ślimtać nosem, więc za to przepraszam. Luz. Dobra. Bardzo cieszę się, że jesteś, Michał, bo nawet sam to chciałem, żeby to tak ta rozmowa właśnie podlegała, że ja, on jest na linii, żeby to nie było tak. No tak było, nie? Jeszcze raz? No tak było, że wolałem, żebyś był jednak przy tej rozmowie, gdy będę tu mówił, żebyśmy na bieżąco się... A, no dobra, no to dawaj. No, no dobra, nieważne. Więc tak, zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem do Michała, poniekąd tak, stwierdzę, że to było złe i nie powinienem tak powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że ja, moja relacja z Michałem jest troszeczkę inna poniekąd niż z innymi. Czyli że przyjacielska? Bo kiedyś była może bardziej przyjacielska, jednakże znam się z nim bardzo długo. Ja nie wiem, ostatnio powiedziałeś, że ma w ogóle nie prowadzić waszego face to face. I właśnie idealnie, bo zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Znam Michała bardzo długo, mam też z nim taką relację inną, ale jeżeli chodzi o rzeczy w firmie, Michał od początku prawie mojej kariery w Fame MMA podcina mi skrzydła. Od samego początku. W jaki to sposób? Za każdym razem forsuje moich przeciwników, nieważne kto by to był. Czy walczę z Malczyńskim, zawsze mówił, że Malczyński wygra, ja zawsze dostanę w pierdol. Czy to był Wiewiór, zawsze mówił, że to będzie Wiewiór i ja dostanę w pizdę. Czy to był Ferrari, za każdym razem mówił, że dostanę w pierdol i przegram. Nagrywał z nim piosenki, forsował go jak się tylko dało na prawo i lewo. Zawsze. Byłem z nim przed pierwszą walką z Ferrari, mieszkaliśmy u Isamu przez 2 tygodnie, codziennie mówił, przepierdolisz z nim, zobaczysz, przejebiesz. A może cię podjudzi, za każdym tak, razem, ale za każdym, wiesz jak to działa na głowę? No, za każdym razem to robił, chcę to powiedzieć, za każdym razem forsuje moich przeciwników, za każdym razem. I w tym momencie jego widownia, gdy on propsuje mojego przeciwnika, on mówi, ale ja nie mówiłem nic źle na twój temat, okej, ale gdy propsujesz mojego przeciwnika, to wszyscy twoi widzowie a od razu automatycznie są za moim przeciwnikiem. Wiesz, na mnie to się dało na głowie. Cały czas i wiesz, i to było non-stop. Przyjechał Dodgem pod hotel, pod Gliwice.
przyjechał tym Dodge'em, ja mówię, ja pierdolę, zajebisty, mówię, ja albo Ferrari to wygramy, nie? Wsiadam do tego Dodge'a, mówię, kurwa, to będzie moje, nie? Pierwsze auto, takie zajebiste. On na mnie patrzy, mówi, Adrian, zrobię wszystko, żebyś go nie wygrał. O kurwa. Tak powiedziałeś, Michale? Ja powiem tak, na samym początku chcę się odnieść do tych rzeczy, tak, rzeczywiście forsowałem Ferrarkę. Ale powiedziałeś, że zrobię wszystko, żebyś nie wygrał Dodge'a? Nie przypominam sobie, żebym aż tak źle poleciał z tym. No ostatnio u Wojtka potwierdziłeś to, że tak powiedziałeś. Nie. Nie, no dobra. Nie potwierdzam, że aż tak ostro, stary. Dobra, powiedziałeś, że zrobisz wszystko, żebym go nie wygrał. Nie, było, to było coś na zasadzie, że wiesz, nie bądź też taki pewien tej wygranej. Kurwa, trochę inne te wersje. No ja dobra. Się nie spodziewałem w ogóle. Ja też nie. Myślałem, że to będzie nowy ziomki. Dobra, no niech będzie. Ja jestem pewny, że powiedziałeś do mnie, że zrobisz, żebym nie wygrał tego. Ale dobra, już okej, okay, niech będzie. Ale uważasz, że to przez Bogdela nie wygrałeś tego samochodu? Czy tak wasza walka była nudna? Poniekąd obwiniałem go przez długi czas. Dlaczego? Gdy było wyjście, mieli głosować widzowie, że kto wygra tego Dodge'a. Uh-huh. Było głosowanie decybelami. I tak, Wogzel wyszedł na scenę i krzyczy: jeśli ma wygrać Pasud, zróbcie kurwa hałas! I jeśli ma wygrać Polak, to też zróbcie. Okay. Jeden do jeden tak było. Ja, uwierz mi pękło serce w tamtym momencie, nie? Widziałem i po prostu, ja nawet z nim rozmawiałem później. Michał dzwonił do mnie, przeprosił mnie za to, że mówi do mnie, kurwa, nie powinniśmy sobie tak robić. Ale taka jest prawda, Michał mi non-stop wbije szpilki od początku mojej kariery. Dobra, no to i mnie to po prostu tak. I mnie to po prostu bolało, we mnie się to kumulowało. Aha. I gdy widzisz, i jest moment, kiedy wiesz, była taksa z tym Szymonem, też mi zadzwonił do mnie, zajebiście, robimy tą walkę, bla, 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 bla. Potem wyłania, wiesz, ja tam, wiesz, tam coś było dla tego Szymona, żeby zamknął gębę. Ale czekaj. Tylko chcę powiedzieć, tylko dokończę to i powiedz. I wiesz, i Michał się wtedy odezwał i ja wtedy, wiesz, a propos Szymona, nie dawaj, nie bądź, wiesz, jego psem. I wydaje mi się, że niepotrzebnie to powiedziałem. Nie powiedziałem, tak, nie powiedziałem. A ja bym chciał od razu, póki o tym pamiętam, Boxdel, było tak, że jak Adrian napluł, no Boże, co ja w ogóle, no ale takie... No wyplułem, napluł, że jak, czy było faktycznie ale tak, że jak Adrian napluł na Szymola, to ty dzwoniłeś i propsowałeś? Poprowadźmy podcast, bo na obecną chwilę to jestem tak, jestem pod ścianą, więc kurwa, jeden strzela do mnie z kałacha. Ale nie, no pytanie zadaję normalnie, ja bym wolał, żeby to był. Panowie, lecimy po kolei, bo do Szymola też przejdziemy. Jeżeli ktoś wierzy, bo tak, Adi powiedział, że cała federacja była podkręcona, bo zacznijmy od tego, jak to powiedział Adrian na początku. Jeżeli Adi mówi, że cała federacja była kurwa skowronka, że wszyscy tu kurwa skakali. Cały fame, ale bo... poczekaj, nie powiedziałem cały fame. Ale czekaj, Adi. Chodziło mi o zawodników, Adi, przede wszystkim. Adrian, nie, bo to ja to odebrałem tak, że włodarze wszyscy. Ja też. Nie, chodziło mi, że cały fame, że ludzie z tego pisali do mnie. Czekajcie chwilę, bo... Dajcie też. Dobra, no. Ja nikomu nie przeszkadzam. Kulturka, stary, zachowajmy jakieś, okay, wiecie, etykę rozmowy, nie? Ja, stary, też. Ja, stary, swoje. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście mógł się tak Adi czuć, że gdzieś tam, kurwa, ja też może, stary, byłem na tyle, kurwa, gdzieś tam spięty z tobą, Adi, że też nie hamowałem, stary, jakiś kurwa, stary, złości do ciebie. Tak jak ty na początku programu przyznałeś się do tego, że nie panujesz nad agresją, no to ja miałem też w pewnym stopniu, stary, do ciebie na tym fame, gdzie był do wygrania Dodge, jakąś, stary, agresję. I rzeczywiście, stary, ja kurwa ubolewam nad tym, że jako włodarz powinienem zachować profesjonalizm wtedy, ale kurwa, stary, no też miałem, kurwa, jakieś, stary, do ciebie wąty. A z jakiego powodu miałeś te wąty, jeśli mogę zapytać? Jeszcze raz? Z jakiego powodu miałeś tą agresję, te wąty do Adriana? Mieliśmy, po prostu to były takie kurwa pseudospiny. Ja tam, wiesz, ja tam forsowałem Ferrarkę, Adi coś tam dojebał, ja nagrałem nutę z Ferrarką, on coś tam nagrywał u Helfielda na przykład, potem była jakaś gaducha, że po co i tak dalej. To jest taka pseudospina. Ale czy ja cokolwiek na ciebie nagrałem? Cokolwiek było? Nie wiem. Stary, ja nigdy nic na ciebie nie robiłem. Przyjeżdżałeś, stary, do Wawy, to byliśmy zawsze najlepszymi ziomkami, stary. Ale ja wiem. A pojawia się Fame MMA, to za każdym razem forsujesz mojego przeciwnika i dobrze wiesz, stary, że o to chodzi. Kolejna rzecz jest taka, że Fame, jeżeli chodzi o Szymola, no to
ja sobie nie wyobrażam, żeby Krzysiu Rozpara i Rafał Pasternak, stary, skakali i zbijali szkieło, stary, ze sobą, bo ty oplułeś Szymona. Ale ja nie powiedziałem, że Krzysiu Rozpara czy tak, Pasternak. Stary, ale przedstawiłeś to tak, jakby, stary, cała federacja. Nie przedstawiłem to tak. Stary... Tak, przedstawiłeś. Powiedziałem, że fajnie, ale mi chodziło o zawodników. Mi chodziło o zawodników. Słuchajcie, ale dajcie mi dokończyć, bo ja, kurwa... No nie wiem, zaraz się rozłączę, bo... Nie, Bogdan, ale co ty też w ogóle, no, no wiesz, dyskutujemy na bieżąco, bo my tego nie zapamiętamy wszystkiego. To jest dyskusja, nie monolog. Ja wiem, Sylwek, ale kurwa, gadajmy tak, że... No ja teraz mam jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, że oglądałem to i było tak, Adrian... No tak, i właśnie to mówimy, Adrian mówi, że nie było, a my z Wiki mówimy, nie no, my też tak zrozumieliśmy jak Bogdan. Okej. Kontynuuj. Dobra, lecimy dalej. No i no tak to zostało przedstawione. Z Szymonem to było tak, że w momencie, gdy zobaczyłem tego shota, gdzie oplułeś go tam u tego Gesslera, no to dzwonię, stary, i to nie jest tak, że ja się turbo jaram, tylko mówię, o kurwa, no mamy tutaj jakiś zalążek, stary, wiesz, inicjację dymów, no to dzwonię do ciebie, czy jesteś chętny na walkę, i czułem się tak, jak każdy, kurwa, widz, który oglądał tego shota i komentował, ja pierdolę, ale akcja. No to kurwa, jak ja się mogłem czuć? No też się tak poczułem, gadam, kurwa, tam doszło do jakiejś akcji, nie? Dobra, dzwonię, stary, zapytam się, może jakaś ta, jakaś waleczka, nie? No i tak to wyglądało, a to zostało przedstawione tak, jak ja bym, nie wiem, walił sobie stary konia, bo został opruty Szymon i teraz super walka z tym. Dzwoniliśmy głównie zapytać o ten temat, jak ty się czujesz z tym, że w momencie, gdy, można powiedzieć, dodawałeś jakoś otuchy Szymolowi, żebyś tak nie bał Polaka, to Polak z tyłu zaczął do ciebie krzyczeć, że zamknij chyba mordę, czy tam pizdę, grubasie, i że tam pojechałeś. Źle się czuł, oczywiście, że źle czuł, mówił o tym wiele razy, no stary, no i jak... No tak, ale żebyś teraz to skomentował, bo w jednym z wywiadów chyba udzielałeś wywiadu MMA bądź na bieżąco, albo u Kaniowskiego. Tam też podkręcane strasznie to było, zauważyłem. To mówiłeś, że będzie jakaś rozmowa wychowawcza z Adrianem. No my sobie jeszcze pogadamy z Adim na pewno przy okazji jakiejś konfy, bo tutaj z Andrzejem też gadałem na ten temat. I no, na pewno pogadamy, że po prostu jakikolwiek kurwa szacunek do włodarza, no wydaje mi się, że należy. No jak najbardziej tak, tylko wiesz, też rozmawiałem z tobą, wiesz, ja, jak traktujemy się jako ziomki, też powinieneś do mnie zadzwonić i przyznać rację, wiesz, powiedzieć, opierdolić mnie, stary, co to odpierdalasz? Tylko ja ci tłumaczyłem przez telefon, Adi, jeżeli ty publicznie mówisz do mnie, zamknij pizdę, grubasie, jedziesz na odsysanie, coś tam, no. No to słuchaj, no to musisz się liczyć z tym, stary, że odbiję piłkę publicznie, no bo kurwa, wiesz, no... No szanuję się też, nie? Staram się, kurwa, chociaż zachować jakąś krztę, stary, reputację. No dobra, ale w jakiś... Przepraszałem i zawsze byłem tą dziwką, w którą, kurwa, stary, można napierdalać, wiesz o co? Ja cię nigdy tak nie traktowałem i dobrze o tym wiesz. Ty nie, dobrze, okej, Adi, ja nie mówię, że ty, kurwa, robiłeś ze mnie jakąś, kurwa, cipę, nie? Ale byłeś ostatnią osobą, stary, po tym, jak ja sobie obiecałem, że, stary, koniec. Nieważne, no stary, dobra, to nie powiem. Wiesz, stary, po prostu mówię, no Krzymol działał na mnie jak ogniwo zapalne i tyle. Ale okay, też, ale okay. Wiesz, i no tłumaczyłem ci zresztą, no, o co chodzi, nie? Ale wiesz o tym, że kurde, jeżeli chodzi o nasze relacje poza tym, zawsze mam do ciebie szacunek. No, jest tak, czy nie jest? Halo, halo. O kurwa. Halo, halo. O, miałem teraz... Możecie powtórzyć ostatnie słowo, bo mnie straciłem zaś. Mówię, że... Szymon jest ogniwem zapalnym po prostu takim moim, a że poza tym wiesz dobrze, że zawsze mam do ciebie szacunek, jeżeli chodzi o... Okej, okay, no doceniam. Z tego to, nagrania doceniam, jakby to razie, nie wynikało. W każdym razie, biorąc pod uwagę to nagranie, w którym kazałeś mi, stary, wiesz, zamknąć pizdę, no to... Było to nieodpowiednie, się... przyznaję, tak, liczyłeś się z tym, ale no też... No i super, czy ty mnie przepraszasz za to? Już to zrobiłem, przeprosiłem cię. Okej, okay, no to... I ty... No i temat zażegnany. Ja tutaj z tego... miałem zamiaru kurwa dalej ciągnąć tematu. Okej, okay, no dobra, tylko jeszcze jak już gadamy, nie? Stary, no. Jak ty przedstawiłeś też to, tą naszą rozmowę telefoniczną? I stary... Aha, dobra, no to... Ja, dobra, to najpierw może o tym powiem, nie? Dobra, była okay, taka no. Akcja, że podpisuję tutaj umowę z Fame, tak, dogadujemy się, walczę tutaj 9 walk. Trzeba to podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Miałem już 9 walk w Fejmie, nigdy nie było ze mną problemu. Wskakiwałem nawet na zastępstwo za innych. Nie wiem, czy nawet jak ty, stary, wypadłeś z walki z maksymalnie. Ja byłem pierwszym telefonem, który zadzwonił. Ja chętnie wezmę tą walkę, żeby pomóc federacji, zawsze odratowywać sytuację. Więc jestem gościem, bo mieszkałem z tobą, zanim jak powstawała pierwsza gala z tobą i z Wojtkiem, mieszkaliśmy razem. Dobrze, i tworzyliśmy. Ale poczekaj, bo to jest ważne, daj mi powiedzieć. Ja wiem, więc jestem godnym zaufania.
bo to jest ważne, bo to jest ważne i daj mi proszę cię dokończyć, prosiłem, żeby ciebie nie przerywać. I to, bo to jest bardzo ważne, dla mnie bynajmniej to jest ważne. I nagle jest podpisana walka, mówiona walka z tym, z Rudnym, podpisana umowa i nagle dowiaduje się, ej, my teraz, jak ja upominam się, dobra, to dawajcie to zaliczkę, nie? Zawsze była, nie? Mhm. Nagle, ej, my teraz nie dajemy, bo coś tam. Ja mówię, no halo, no jak to? Kurwa, dostawaliście zaliczkę? Zawsze, za każdą walkę, przed walką dostajesz. A teraz ty powinnaś, kurwa, to wy dostajecie za to pieniądze, przed każdą walką, wiesz, jest zaliczka. Dla mnie zaliczka to jest takie pokwitowanie, ej, ta walka jest na 100%, są pieniążki, mhm. Więc ta walka odbywa. Ja nigdy zaliczki nie dostawałem. No dobra, ale, ja też nie. Widzisz. W moim przypadku tak zawsze było, walczę, bo przypominam, to jest moja teraz 10. walka. I wiesz, i dzwoniłem do Wojtka, tak, do Pasterniaka, do Rafała, tak, do chłopaków, zadzwoniłem do Wojtka, zadzwoniłem też do ciebie. Przedstawiłem całą sytuację, żeby każda strona wiedziała moje postulaty. I jak dzwoniłem do ciebie, ci przedstawiłem to wszystko. Czyli do ciebie, czy do Boxdela, tak? Do wszystkich, tak, do Boxdela, tak, do Boxdela na końcu, do wszystkich zadzwoniłem. I mówię do Boxdela właśnie tę sytuację, stary, no ja nie będę, wiesz, ja mam swoje jakieś środki, które chcę przeznaczyć na swoje życie i tak dalej, ale pamiętaj o tym, że przygotowania do treningów to nie jestem tylko ja. Ja jestem, mam trzech trenerów, których trzeba opłacić, mam psychologa, mam te i mam suplementację, wszystko inne i tak dalej. To wszystko, wiesz, oni wymagają też pieniędzy, żeby jakieś tam im dawać, tak? Mhm. Więc w tym momencie, no ja kupiłem sobie mieszkanie, samochód, wiesz, ja już wypukałem się po niego z większości takiej swojej gotówki luźnej, którą miałem. Wiesz, mam teraz swoją gotówkę na czarne godziny i takie, które mam. Więc ja, wiesz, powiedziałem, że ej, słuchajcie chłopaki, no jak nie będzie tej zaliczki, ja po prostu nie przyjmuję tej walki. Aha. Wiesz, i Boxdel w tym momencie powiedział, stary, to jak coś to luz, to wiesz, to ja jak coś wyłożę, załatwię to, żeby była ta zaliczka, a jak nie, to ja wyłożę ze swojej i wiesz, odejmę ci z wypłaty, wiesz, i tak dalej. I to była taka narracja, a Michał to przedstawił tak, jak ja bym do niego dzwonił, stary, ja nie mam pieniędzy, jestem głodupcem, weź mi, pożycz mi 20 tysięcy, czy tam 30 tysięcy, wiesz, a wiesz, a tak naprawdę to nie jest żadna pożyczka dla mnie, tak, bo to jest część mojej wypłaty, którą dostaję, to jest, wiesz, i to było przez te kilka zawsze gal robione. I niefajne to było, że nagle, gdy podpisałem i zgodziłem się na umowę, wy nagle stwierdzacie, ej, jednak teraz nie dajemy zaliczek, bo Majewski nie oddał. Ej, nie, mnie to nie interesuje. Majewski nie oddał? No, ktoś tam nie oddał, tak mi argumentowali to. Majewski to nie może oddał. Od razu, bo to ktoś nie oddał, bo ktoś nie oddał, ktoś prawda? Nie oddał zaliczki. I wiesz, a ja mówię, ej, mnie to nie interesuje, że ktoś tam nie oddał. Dobrze, to teraz to zacznij od tej, bo ja wiem, że zaraz zacznie jakaś